Dobry wieczór, cześć wszystkim, niech gadają w dzisiejszym 12 odcinku Bogusław Linda. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Hej, 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 hej. Wiesz, jak powiedziałam, to niech gadają, to od razu miejmy to za sobą, bo wiesz, mi się skojarzyło, popatrz, jaka to zbieżność. Było co tam? Nie chcę mi się z tobą gadać, a tutaj nie gadają. Tak, zacznijmy. Nie chcę mi się z tobą gadać, a tam już wiesz na internecie. Dobra, pokaż jej, czemu nie jest gdzie indziej, tutaj wiesz. Dobra, więc to już mamy za sobą. Ale wiesz co, bardzo mi się z tobą chce gadać. Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Nie będę się z tobą. Cieszę się tak. Wiesz, to są takie momenty w życiu dziennikarza, że cieszy się, że jedzie do roboty. Że spotyka... Powiem ci szczerze, że rzadko mi się to zdarzało, jeżdżąc do swojej roboty. Tak? Ale tak. Zdarzało ci się? Ja strasznie nie lubię pracować, wiesz. Znaczy, wiesz, to by było może i robiło jakieś wrażenie, gdyby nie to, że ty, człowieku, masz za sobą 120 filmów. No, bo zapierdalałem po prostu w związku z tym, że nie lubię pracować. Widzę, że językowo to się pasowałeś do tego miejsca. Tak? A powiedz mi, a ty w ogóle wiesz, gdzie jesteś? Nie. Wiesz, co to jest kanał sportowy? Nie. Mhm. No ale zobacz, rozejrzyj się tutaj te nazwiska. Paru znam i wszystkich szanuję. Mhm. Ogrom pracy. Bo to są goście, którzy do czegoś doszli w życiu, wiesz. I tyle. I wiesz co? Oni mówią, że ten ich sukces to jest zbudowany na tym, że im się też nie chciało, ale mimo to wiedzieli, że jak im się nie będzie chciało, to ich nie będzie. Wiesz co, ja myślę, że jest coś innego jeszcze w tym, jakby w sportowcach, którzy do czegoś doszli. Że przeszli przez piekło treningów, przez pokorę straszną w stosunku do siebie i swoich wyobrażeń o sobie i wreszcie weszli na ring, czy stanęli w którymś miejscu, gdzie przeżyli ten stres, który te 12 godzin przed meczem, to wyjście to wymaga wielki szacun. To jest po prostu absolutny szacun. To znaczy, ja mówię o sportach walki akurat, które kiedyś tam uprawiałem, ale myślę, że to samo się odnosi do wszystkich indywidualnych sportów, bo nie znam się na sportach zbiorowych, nie znam się na piłce nożnej. No, niestety. Nie robiłem tego. Wiesz, człowiek zawsze ogląda to, co kiedyś tam Ale to w sumie ciekawe, dlaczego ty się nie interesowałeś na przykład piłką nożną? To jakiś powód, czy...? Powód taki, że po prostu, kurwa, no, były małe telewizory, musiałem oglądać jeszcze na początku, na czarno-białym, jakieś mecze, gdzie ludzie latali. Strasznie długo czekało się na te gole, potem padł jeden gol i się mijał czas. Jakby po co? Moje treningi, które przychodzimy, były dużo bardziej intensywne. Jak oglądałem mecze bokserskie, to szybko, to do czegoś, emocje, tak? Szybko do czegoś dochodził. Nie wiedziałem po prostu, wiedziałem, co kto potrafi, w którym, jaki robi unik, z której ręki lubi sięgać i z której ręki ma lepszy, jakby, wiesz, lepsze uderzenie. Widziałem jak postawy, widziałem sposoby. Wiesz, to samo w judo, nie? To są takie dwa sporty, które w młodości, bo jeszcze przed różnymi szkołami uprawiałem. A słuchaj, a to tutaj widzisz, Jan Błachowicz był dwa tygodnie temu. Serdecznie go pozdrawiam. Ale wychodząc ze studia powiedział, że ma marzenie. Znaczy nie mówił tego tutaj na wizji, ale powiedziałam, że ci to zaraz przekażę, że są tylko dwie osoby z twojego świata, które chciałby poznać. To jest Janusz Gajus i ty. Bardzo dziękuję. Przekazuję mu potem twój numer. No, proszę bardzo. Bo on leci zaraz do Stanów, bo będzie, wiesz, walczył. Wiem, bo tak. Będzie walczył o pas. Fantastyczny gość. Super, no wiadomo, no, po prostu. A myślałam, że może się MMA nie interesujesz. Wiesz co, muszę się interesować, ponieważ to jest też jakby sport walki. No, to jest tylko inna forma tego sportu. To jakby łączenie paru dyscyplin. No, między innymi judo, zapasów. Boksu. Do tego jeszcze dojdziemy, ale zanim się pojawiłam w studio, to ekipa była pod wrażeniem tego, jak ty powiedziałeś, ale właściwie co ja robię w kanale sportowym, a za chwilę się okazało, że może w bierki nie grałeś, ale generalnie to każdy sport... No bo mi się przypomniało, że rzeczywiście uprawiałem parę sportów po drodze. Mhm. To znaczy, wiesz, no, trochę tego było, no, jakichś dziwnych. No, bo zrobiliśmy kiedyś z Andrzejem Ziarko, który jest taternikiem, kiedy chodziliśmy wcześniej po górach. Przypomniałem sobie, że chodziłem po górach. Pozdrawiam cię, Andrzeju. To zrobiliśmy 13 odcinków takiego programu sportowego dla Terenty. 17 chyba. 13. Tak? Albo 17, nie pamiętam. I robiliśmy, każdy wrzucał te sporty, które kiedyś uprawiał. Czyli? A który kolega nie uprawiał. No to co ty wrzuciłeś? No, ja wrzuciłem nurkowanie, wrzuciłem
wszystkie sporty wodne jakby i spadochrony. A Andrzej wrzucał wszystkie górskie z kolei takie sporty. A ja wrzuciłem jeszcze chyba konie, wrzuciłem takie... No tak się gdzieś złożyło. Ale powiedz, ale nam, bo ja pewnie też kilka odcinków obejrzałam tego, ale to miało nam, oglądającym, pokazać, że właśnie że eksplorujcie, jest, czy... Że to jest fajne, nie? Że to jest fajne i że to jest dla wszystkich. Że takie rzeczy, że nie trzeba się tego bać. Wtedy jeszcze, wiesz, nie robiło się sportów ekstremalnych, jeszcze nie były modne, kiedyśmy robili ten program. I jakby trudności tylko polegały na tym, że jechaliśmy kompletnie bez dokumentacji w różne miejsca na świecie. Czyli a to też urok, nie? Pewien urok, tak, tak. Ale wiesz, no na przykład kajaki w Andach, nie? Czyli te sportowe kajaki, w których się spływa rzekami w Andach, skacze z tych... Myśmy sobie z mostów skakali, na przykład w kajakach, nie? Żeby wbić się w strumień. I takie różne rzeczy, obijanie się o głazy, czy kanioning, rafting we Francji, w górach, no takie fajne rzeczy. Pamiętam pierwszy raz widziałem wtedy górala, on nie lubił wody, miał długie włosy, nie lubił jak się moczy, piękna fryzura. Więc pierwszy raz widziałem jak przeszedł po wodzie, bo się wywrócił na tym i z jednej skały, bo na niedobrym miejscu w strumieniu, tak się brzydził tej wody, że przebiegł po niej parę metrów. I wbił się od razu. Czyli to możliwe, że można chodzić po wodzie. Tylko on potrafi. Tylko oprócz Pana Jezusa. Oprócz Pana Jezusa. Swoją drogą fajnie byłoby, gdyby telewizja, nie wiem co prawda która, ale dzisiaj, która, żeby powtórzyła taki... Znaczy ten fragment ja mam, bo on chyba wszedł do filmu, jak przebiega przez tę wodę. Tak? Tak. Wiesz, taka formuła jest tego programu, że teraz sobie my porozmawiamy. A potem sobie inni mnie wynajmą. A potem, tak, bo wasze zdrowie. I to też jest mega rzecz, bo hasło Linda, ludzie podchodzą do tego orgiastycznie wręcz. Jesteś, nie powiem, bardzo mi przyjemnie. No to właściwie tak, orgiastycznie, to powinno ci być przyjemnie. Dzięki. Ale wiesz, to jest wspaniała rzecz. Boguś, no super. Nie masz 20 lat, masz trochę więcej, no, 40, masz trochę więcej, ale wiesz, że oni reagują, że Linda to jest dla nich żywy człowiek. To jest ten ich... Różnie mówią Boguś, Bogusław, Pan Linda rzadko mówią, ale jakby to hasło otwiera skojarzenie, wyobrażenie. To jest bo byłem, wydaje mi się, uczciwy w stosunku do widza, tak jak w stosunku do siebie staram się być w życiu uczciwy. Wiesz, po prostu nie kłamałem. Nigdy? Znaczy, można to jest względne, nie? Bo jakby ten zawód polega na kłamstwie, ale gdzieś pod tym kłamstwem kryje się prawda o sobie, nie? I w tej prawdzie nie kłamałem. I właśnie może tu jest ta tajemnica, teraz tak pomyślałam sobie, twoja, ponieważ jeśli ty nie lubisz kłamać, a mówisz, że to jest prawda o tobie, to może dlatego jesteś trochę wstydliwy, bo jednak nie wszystko pokazujesz. Tak, bo nie wszystko można sprzedać, nie wszystko człowiek chce sprzedać. Wiesz, najgorzej się sprzedaje swoje własne słabości, błędy i tak, wiesz, i to wszystko, co człowiek popełnia w życiu, kabotynizm własny, różne dziwne rzeczy. Wiesz, chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, a może nie, ale kabotynizm to w ogóle u mężczyzn występuje często, panowie, ale już tam przy... Słuchaj, ale no aktor, prawda, to facet, który wychodzi i udaje no właśnie, Romeo, to ten, trochę jest... Ten zawód jest dziwny, wiesz, bo jakby w tym zawodzie jest masę ludzi, którzy jakby wręcz kochają ten zawód i kochają tą romantykę tego zawodu, misję tego zawodu, że w tym jest jakaś misja. No bo jest. Według mnie nie ma żadnej misji, jest to po prostu zawód jak zawód, który się uprawia lepiej albo gorzej. I z artyzmem spotyka się człowiek w tym zawodzie raz, dwa, trzy razy w życiu. Kiedy robi rzeczy, które raptem się wymykają spoza kontroli, raptem się robią czymś, co potem się robią legendą na przykład, albo nie. Ale generalnie ten zawód polega na wykonywaniu, przepraszam, w miarę uczciwie swojego zawodu. Żeby? Jak najlepiej się potrafi, żeby pociągnąć widza do siebie, żeby powiedzieć, chodź, przeżyj to razem ze mną. Bądź ze mną, albo mnie nienawidź, albo mnie kochaj. Po co? Po to, żeby obejrzał, kurwa, człowiek film. Bo jeżeli nie pokocha bohatera, to go nie będzie oglądał. Tak, żeby się wzruszył. Albo znienawidził. Albo się bał. Zadał sobie jakieś znaki. Tak, no, to na tym polega magia sztuki postawił. W ogóle, żeby wciągnąć widza w tę grę. Widzisz, ja nazywam to misją. Znaczy, że aktor ja to nazywam zawodem, wiesz, którego się wstydzę, którego jakby nie lubię. Znaczy, jesteś tak rozpoznawalnym i tak
legendarnym za życia Lindą i to nie jest misja. To znaczy, wiesz co, całą szkołę, a kończyłem szkołę teatralną, uczono mnie, że ten zawód jest misją. Że to jest, jeszcze wtedy, wiesz, nie puszczano do teatru, bo, do filmu, bo teatr jest misją. I człowiek tam wchodzi i mówi, być albo nie być. I kurwa, to jest misja. No cóż, wydaje mi się, że jak się to powie ciekawie, a człowiek czegoś doświadczył w życiu, albo ma coś do powiedzenia i nie udaje, to może wciągnąć drugą osobę w tę grę. A jeśli wyjdzie i będzie się starał coś zagrać głosem, czy spojrzeć znacząco, to w dupę. To po prostu nikt nie będzie chciał tego oglądać. Pasujesz i większość aktorów to samo jest w sporcie. Nie, nie, ale wiesz, tu słownictwo to takie. Nie, ale mówię o tych chłopakach. To samo, co oni musieli przejść, nie? Musieli wyluzować przede wszystkim, nie? Musieli wyluzować w stosunku do siebie, swoich pragnień i swoich wymyślań siebie, że jaki on będzie wielki. Że dopiero dostali parę razy w dupę w tym, żeby spokornieli, żeby wiedzieli, że trzeba ciężko pracować. Naprawdę, tak jak u mnie. Że trzeba bardzo ciężko pracować, żeby do czegoś dojść, nie? Do zawodowstwa. Bo to są zawodowcy. To ty. No tak, ale to zawodowstwo też powoduje, że ja jako widz ci wierzę. Znaczy ja uważam, że ty w moim interesie mówisz tą kwestię, pod którą ja się podpisuję. Staram się o to, tak jak oni się starają. Tak jak to, oni się starają. Zdobyć ten pas czy co innego. Dlatego mnie tak wkurza, wiesz, jak nagle ktoś pisze, że to są, dlaczego z byłymi mistrzami. No dla mnie nie ma takiej historii. No. Nie ma byłych mistrzów. Nie ma czegoś takiego jak były mistrz. Powiedzieć o Kasiusie Klaju, że jest byłym mistrzem, każdy z nich w którymś momencie się zestarzał. Ale jest mistrzem. Jeżeli raz został mistrzem, to jest mistrzem do końca życia. A ty wiesz, że mi się wydaje, że ja pierwszy raz słyszę ciebie mówiącego o tym, że zawsze tak, wiesz, zbywałeś, że ty ciężko pracowałeś. Ja nie słyszałam, żebyś tak mówił. No bo wiesz, o ciężkiej pracy się nie mówi. Albo chciałeś, albo nie chciałeś. Czy ktoś z nich ci mówił, że ile razy dostali po ryju na treningu, ile razy powiedzieli, że nie chcą dalej trenem, wstawaj i kurwa dalej. Wstawaj, podnieś się na nogi, bo jeżeli chcesz zostać kimś, to musisz wstawać. Po każdym upadku musisz wstać. Podnieś się i walczyć dalej. Tak samo jest u mnie. I chyba w ogóle tak jest. I tak jest w życiu, no bo tak na jest tym w życiu, prawda? Tutaj jeszcze, żeby o tym sporcie chwilę, bo ty też fajnie jeździsz podobno konno. Lepiej niż Daniel Obryski? To znaczy inaczej. Inaczej. To znaczy, jak powiem, ja zaczynałem od Legii, od skoków, żeby mówiąc krótko, i przeszedłem 25 lat temu na West, bo pojechałem gdzieś do Stanów, zacząłem jeździć w Teksasie. To jest jakiś quarter horse, coś na quarter horse'ach, mam swojego quartera u mojego przyjaciela Bogdana pod Poznaniem. Serdecznie cię pozdrawiam, Bogdan. Myślisz, że ogląda? Jak się dowiedział, to pewno tak. O tej porze już zostawił konie w stajni. I jestem instruktorem Westu, czyli reiningu konkretnie. No, czyli to jest taki zupełnie inny styl, któremu się Danielowi ten styl bardzo spodobał i też kupił sobie konia quartera i wziął ode mnie siodło. Ale dziecinne podobno dałeś, tak? Nie, czy on... Kirk Douglas dał mu dziecinne. Aha, Kirk Douglas. To znaczy on sobie wybrał to siodło, trochę za małe na niego. I ode mnie dostał reining, znaczy zapłacił mi symboliczną cenę i dostał reiningowe siodło, któremu bardzo pasuje. Z czego się cieszę. A ja wiem, że ty też... Pozdrawiam cię, Daniel. To już trzecia osoba, którą pozdrawiam. Będę wszystkich pozdrawiał. Dobra, pozdrawiam. Fajnie się śmiejesz. A słuchaj, ty zabierasz swoich studentów, prawda? Oni też z tobą jeżdżą. Zabieram, nie. Uważam, że... Właśnie to, o czym mówimy cały czas, nie? Czyli o tej pokorze, sposobie widzenia świata, uważam, że studenci szkoły teatralnej powinni liznąć dwóch rzeczy. Czyli szermierki historycznej. A ty mówisz XVII-wiecznej. Historycznej, niekoniecznie XVII-wiecznej. A to znaczy, rozumiem, że ten miecz jest bardzo ciężki, tak? To znaczy, inaczej się walczy, wiesz, to są inne, jakby inna jest szkoła walki szablą, inna szkoła rapierem, lewakiem, inna szkoła szpadą. I inna szkoła wreszcie współczesna sportowa. No dobrze, ale dlaczego akurat tamtej? Dlatego tamtej, że tamta jakby mówi o charakterze epoki i o tym, jak się zachowuje facet,
który przed chwilą miał, chlastał się szablą gdzieś tam, spójrz na pojedynek Ridleya Scotta, nie? Tam są trzy rodzaje, i który się chlastał i który wchodzi do domu i zakochuje się w kobiecie. Czyli jak on wchodzi do tego domu? Jest tutaj lekko poraniony. Człowiek, który nie chwycił szabli i nie pierdyknął parę razy, nie dostał z przypadkowego ciosu, którego nie wysłonił się. Inaczej patrzy na partnera, inaczej na partnerkę. Ma inny wzrok. Tak samo jak rozmawiałeś z bokserami. Oni strasznie zwracają uwagę na moje ruchy, by zwracali uwagę, nie? Bo mają wzrok zwrócony na... To samo jest w aktorstwie. No po prostu trzeba przeżyć pewne rzeczy, żeby ich nie udawać. A z końmi z kolei jest tak, że człowiek się boi, do końca życia się boi. Ja się boję koni i myślę, że tego to mi nie odejdzie, tylko walczę z tym. Znaczy, że spadniesz, tak? Że... No, spadałem 100 razy, mam połamane wszystko od góry do dołu przez konie. Miałem. Ale o to chodzi, żeby wsiąść na niego zaraz i próbować dalej. Że nie wolno odpuścić. I właśnie tego ich chcę nauczyć. Wiesz, nie tam o jazdy, bo oni znaczy dostają papier, że idąc na przykład do królowej, jak to się nazywa ten serial? The Crown? Jak? Ale jakiej królowej? Mówisz no, o królowej Elżbiecie? Nie, Korona Królów. Idąc do Korony Królów. Nie, no sorry, ja nie... Okej. Ale już mają papier, tak, Szermierka, proszę bardzo, jazda konna, proszę bardzo. Robimy bitwę pod Grunwaldem, tam pod studiem Noworonicza. W tych trawach, w tej trawie, wsiądę na konia i stępem przejadę. Ja rozumiem, ale ta szermierka to dziewczyny trochę wyklucza, no bo co, one też... Wiesz co, u mnie 80% w szkole jest dziewczyn i wszystkie jeżdżą lepiej od chłopaków. A z tą szermierką 17-wieczną? Są lepsze. Są, dziewczyny są w tej chwili zdecydowanie, mają więcej, dużo więcej charakteru niż faceci. Gdzieś zniknęli faceci w tej chwili. A wiesz, muszę cię też zapytać, bo to było duże szydery, kiedyś napisałam w książce, że selekcjoner fajnie tańczy, co dla mnie jest jakimś wyróżnikiem faceta. Kto? Selekcjoner były, że fajnie tańczy. No tak jest, takie. Powiedz mi, a szkoła baletowa, ty, to w swojej szkole masz lekcje tańca? Czy... Mam, oczywiście. A jak ty tańczysz? Muszę cię zapytać, bo jak nie zapytam, wiesz, to wiesz. Zaraz cię o ziemniaki też zapytam. No, jak tańczę? Nie wiem, kurczę. Dawno nie tańczyłem, ale no przeszedłem przez, wiesz, przez trykoty baletowe. Przez... A ty facety w trykotach, słuchaj, idiotycznie. Wyglądasz zajebiście. Idiotycznie. Tak się wszyscy wstydziliśmy tego, no ale przeszliśmy przez to, przez pantomimę, przez polskie tańce narodowe, przez, wiesz, przez menueta, przez, wiesz, przez cały Ludwik XIV okres tańcu, bo taniec był jednocześnie ukłonem, jednocześnie adorowaniem damy, jednocześnie wyjmowaniem szpady. Tak jak tango jest tańcem nożowników. Bo wiesz, tango... Bo właśnie ty byłeś też co, kursy, byłeś na kursie tanga, tak? Uczyłeś znaczy się w Argentynie tanga? Byłem i wiesz, tam trochę... No i co? A tańczyłeś? No jeżeli to przeze mnie w Sarze było tango. No, bo, no dobra, ale jak to jest? Rzeczywiście coś w tym tangu jest, takiego... Jest tylko nie w tym klasycznym europejskim, tylko w argentyńskim. Tango urodziło się w dzielnicach portowych na początku XIX wieku, XX. Od może ciut wcześniej, no, gdzieś tam w tych okolicach. Powiedzmy. Nie, 20. 1900 coś tam. Tak, tak. 1890 coś takiego. I to były dzielnice portowe, gdzie chłopcy tańczyli z sobą. Ci wszyscy, wiesz, z nożami gauchos, którzy tutaj noszą noże z tyłu, oni zaczynali tańczyć z sobą tango. I dopiero potem dopuścili kurwy, które były w tych lokalach, nie? I nauczyli je. I potem ten taniec, tańca nożowników, bo oni na początku tańczyli tak, jakby się mierzyli nożami, zbliżył się do kobiet i zaczęli tańczyć z kobietami, całą, już nie kurwami, całą tak? miłość. Czy kurwy też tańczyły i normalne, znaczy nie kurwy i też to, tańczyły. Wtedy tańczyły kurwy i dlatego wtedy w Europie królował walc wiedeński. Czyli z daleka od damy, dama musiała mieć z boku głowę. A ty co wolisz? Trzymać ramę w walcu, czy jednak wolę to argentyńskie tango. Jestem zafascynowany tym, zwłaszcza ulicznym tankiem. Jest to piękne po prostu. No to może i rzeczywiście jak się patrzy na tych Argentyńczyków, którzy tańczą na ulicach. Macho, i, ale słuchaj, ale to jest to ale wcale wiesz co, nie... ja pamiętam, mogę opowiedzieć jedną historię? Tak, słuchaj. Ja nie będę przerywała. Okej. Okay. Pamiętam historię, jak siedziałem w Argentynie i kręciliśmy dwoje ludzi, takich starszych, którzy tańczyli. I oni przy jakiejś figurze zaczęli płakać. Co się okazało, że oni w młodości tańczyli razem,
Potem byli małżeństwem, potem się rozeszli, potem się wiele lat nie widzieli, potem gdzieś się spotkali i przy mnie tańczyli razem to tango i przypomnieli sobie kroki, które tańczyli, jak się zakochali, którzy wymyślali razem i tak dalej. Rozumiem, ten cały układ to jest życie. Tango to jest życie. Czyli prawda. Tak. Czyli znowu prawda. Słuchaj, bo... Przepraszam, być przerwę. Ja, wiesz, jak czytałam komentarze i reakcje na to, że przyjdziesz, no to oczywiście tam generalnie mamy psy i wypierdalać, zapierdalać tam, co ty wiesz o zabijaniu i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałabym tu jednak zrobić taką pauzę dla nas, ludzi trochę starszych, że mit Lindy i Linda nie wziął się z okresu psów. Że dla naszego pokolenia, bo mogę powiedzieć, że to dla naszego pokolenia, ty byłeś kimś nadzwyczajnym. Ty byłeś takim uosobieniem aktora, który był dla nas spełnieniem naszych marzeń, oczekiwań, odwagi, niezależności. Ty grałeś w filmach w ciężkich czasach, kiedy twoje filmy oglądano na kasetach, gdzieś się robiło... No, były na półkach wszystkie. Wszystkie, 12 było na półkach, tak, prawda? Ale to były filmy, że człowiek był dumny z tego, że jest Polakiem, ale nie chce być Polakiem w takim kraju, jaki wtedy to kraj był. Przypadek. Kobieta samotna, matka królów, po prostu szapoba, potem już człowiek żelaza. I wtedy się wziął Linda, no idol. No tak, tak. No, był taki okres, nie? Tylko że ja potem miałem, wiesz, tak dosyć, bo grając w tych filmach, grałem no, tych wszystkich naszych przegranych facetów, nie? Bo to wszyscy przegrani. No, od Kieślowskiego przez Holland, no może oprócz Gorączki, bo w Gorączce jakby pierwszego gangstera usiłowałem zrobić. Ale czyli... słuchaj, co to znaczy przegrani? No bo życie im bo dawało... Bo wszyscy byliśmy przegrani. Dobra, życie im dawało kopa, ale w nich była jakaś olbrzymia szlachetność. No bo właśnie. No właśnie. I to był dla nas Bogusław Linda. Wydaje mi się, że gdybyś był tylko Bogusławem Lindą z Psów, Króla i tem, to okej, może. Nie, no to były inne rzeczy, wiesz, to znaczy jak myśmy podchodzili do psów, to Julek Machulski mówił, że jak to Linda, to, że jak to u Beka, jak on może zagrać coś takiego. Ale zostańmy jeszcze na moment przy tym, bo ty to może tak bagatelizujesz, ale chyba nie. No, Boguś, jak ty przyjeżdżałeś na festiwal filmowy, to po prostu wszyscy... Ty byłeś tak jak ten bojownik, jak ktoś, kto nas reprezentuje, rozumiesz? Bronisz naszego honoru, że nie można wiesz nas co, tak... jakoś tego jak to ty nie mówisz, odczuwałem, może za bardzo się oglądałem za kobietami na festiwalu. Jak co? Być może tego nie odczuwałem, bo za bardzo się oglądałem za kobietami. Tego nie widziałam akurat. Widziałaś. Widziałam? Tak. Chyba tak. Nie. Ale i ta odwaga, mówisz, 12 filmów było na półkach, tak? Tak, wszystkie, które zrobiłem. I nagle wysyp. No tak. No i potem był festiwal, na którym z 6 było moich, nie? A ile tam nagród dostałeś? Chyba był jeden taki festiwal, gdzie 2 nagrody dostałeś. Czy 3 nawet, nie pamiętam. Czy 3. Ale ty opowiadałeś wtedy nam o Polsce, prawda? To jest jakiś, gdyby to obejrzeć dzisiaj, zresztą wrócę do postaci wiesz co, Witka ale z przypadku. Wtedy właśnie powstało to słowo, nie chcę mi się z wami gadać. Bo to jakby powiedziałem dziennikarzom, którzy powiedzieli mi, ale jak to jest, że pan gra we wszystkich filmach? Ja mówię, kurwa mać. Znaczy nie sprawdzili... 6 lat zapierdalałem przy tych filmach i powinniście wiedzieć o tym, że to nie teraz w tym roku zrobione, tylko przez 6 lat leżałem na półkach, a ja nie miałem roboty, jeździłem na Węgrzech i grałem na Węgrzech, żeby to zrobić był jakieś Eskimos, pieniądze. Tak? Jakiś... Słuchaj, byłem gwiazdą na Węgrzech, przepraszam. A to słuchaj. To jest też część to dzisiaj mojego jest życia. Modnie. Dzisiaj dobrze byłoby być gwiazdą na Węgrzech. No. 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 Ale w każdym razie byłem, był ciuciu Czerholmi, gwiazdą i ja byłem obok niego wtedy na Węgrzech, bo grałem w 6 czy w 8 filmach w ciągu 2 lat. Wiesz, tam tak, ale stal się musi jakoś jednak hartować i dla takiego aktora wtedy, który ale grał... to Agnieszka Holland mnie poleciła, wiesz, bo wróciłem z Polski w stanie wojennym, pierwszym samochodem pod Antonie. No właśnie, dlaczego wróciłeś do Polski bo grając w Antonie? Być, bo wydawało mi się, że jakby, że nie mam nic do powiedzenia we Francji. We Francji będę bez przerwy gościem, który jest za żelaznej kurtyny i albo handluje czymś, albo robi coś, co jest nieciekawe. Nie? Chciałem tu być, chciałem się spotkać z Przemkiem Gintrowskim, chciałem się spotkać wiesz, z świętej ludźmi, którzy coś... No i spotkaliśmy się na lotnisku, pojechaliśmy do niego, wyjęliśmy te długie karmeny, poobcinaliśmy sobie
po kawałku zapaliliśmy, wypiliśmy ciepłą wódkę i wreszcie się poczułem jak w domu. Właśnie widzisz, i tego mi brakowało, żeby jakby zrobić taki mały comeback, że kurczę, to jest właśnie ten Linda, to jest ten... Ale jeszcze jedno zdanie, bo to jest, bo to tak brzmi, nie byłem kapusiem, ale no właśnie, ty byłeś facetem, który na pewno był jednak przyduszany, nie pojechałeś zagrać z Mary Streep, tak, bo cię nie puścili. Nie pojechałem z Mary Streep, nie pojechałem z Szygulą zagrać też do Wajdy, do Niemiec, ponieważ nie dostałem paszportu. Jak to się nazywało? Niemiecka miłość? To jakoś coś tak się nazywało. I w Ministerstwie Kultury i Sztuki poproszono mnie, że oczywiście mogę pojechać, tylko żebym, to oni uważałem, że to jakiś jest żydowski film, ten Miłość w Niemczech. I że ja bym po prostu do nich tam zadzwonił czasami, powiedział, co jest na planie i tak dalej. A ja mówię, nie, chłopaki, nie da rady. Zostałem. No tak, dla siebie, do lustra, że mogę się popatrzeć nie, no, nie, i nie... Czyli rozumiem, że ciebie też papiery w IPN-ie to cię w ogóle nie interesowało, nie. Bo co miało cię interesować. I właśnie. I Brudny Harry, Made by Poland, czyli no, Clint Eastwood, mega postać, przyznasz. Kto? Clint Eastwood, no, mega postać. Facet, który dzisiaj ma 91 choć lat. Zawsze go wolałem jako reżysera. No ale właśnie, jak on reżyseruje, popatrz, w jakich sprawach zajmuje teraz głos, prawda? I wtedy pojawił się dla niektórych Linda, a dla nas ta metamorfoza. Ale wiesz, że wtedy, jak to się urodziło, to starsze pokolenie mnie... O mnie nie mówisz, kupowały. A ja cię kupiłam. Nie, ale reżyserzy, wiesz, tak dalej. Co to jest? Kurwa, poszedł na łatwiznę, nie? Się skurwiłeś po prostu. Nie, po prostu miałem, wiesz, tłumy ludzi, którzy, wiesz, jak jechałem gdzieś, to przewracali autobus. No, po prostu. No to w Polsce jakaś, nie jest to... Nie jest to normalne. No było to jakaś, wiesz, w Łagowie pojechałem, to gdzieś po prostu wymykałem się, kurwa, bokami, bo mnie chcieli zajebać po prostu. No ale powiedz mi... Z miłości. No, z miłości, z uwielbienia. Tak. No popatrz, jaki to kapitalny przejście. Tak. No Beata Tyszkiewicz, która była na wizji, powiedziała, że nie widziała czegoś takiego nigdy w życiu. Ja też widziałam. Ona dużo widziała. Ja też mogę powiedzieć, że Linda jest jeden. Chociaż nie jestem Beatą Tyszkiewicz. Ja mówię tylko, ona była, widziała to zachowanie. Ale wiesz, bo teraz jest taki, to też jest przy MMA, jest jakieś środowisko gangsterów, większych, mniejszych, prawda? Teraz też mamy taki trend, w Ameryce on był dawno, takiego idealizowania gangsterki, kryminalistów na Amerykanie. Gdzieś teraz w nocy widziałam dawno temu w Ameryce, no po prostu nie możesz się oderwać od, od ekranu. A jak ty patrzysz na to, że u nas jest takie przyzwolenie, że się taki mit robi, że jednak gangsterem, no dobra, tam parę osób zastrzelił, ale to w sumie, no co? Wiesz co, no... Janosikiem był na myśmy co dzień. Zrobili z Skalskim Miasto Prywatne, czyli film o mafii pruszkowskiej, o Pruszkowie. No, to ja miałem pukanie. Nie bałeś się? Ja miałem wtedy broń, oni mieli broń, wiesz. A ty dobrze strzelasz? Tak. Słyszałam. Tak, no właśnie też mam jakąś złotą znakę strzelecką. Strzelam z krótkiej i długiej broni też. I stawali przy mnie, panie Bogusiu, nie? Do mnie mówi któryś z tych, już nie pamiętam który, bo który przyszedł, a wcześniej po pijanemu na dworcu kolejki w Komorowie strzelał. Do ciebie? Nie, w ogóle, powiedz, bo się bawił. Tam była knajpa, do której przychodzi. Ale to takie czasy były po prostu. I jakby przychodzi, mówił, a gdzie mieszka ten reżyser, ten Skalski? Bo ja, kurwa, nikogo żelazkiem nie przypalałem, mówi. I to nie ja. No i chciał poprawić film. Nie? I to nie był film, który opowiada o tym, że gangsterka jest fajna. Nie? Bo ci ludzie po prostu, jest inna rzecz, nie mają charakteru. No ale filma, które... Kablują momentalnie. Kablują? No momentalnie. To jest taka miękkość, że tam jest paru gości, którzy... Ale to jest wszystko wymyślone w celi. To jest w celi udają twardzieli, w celi... jakby opowiadają o tym, jacy byli. Natomiast przy przesłuchaniach wymiękają wszyscy. To pogadaj z policjantami, no po prostu... Czyli taki przepraszam, cienizna, no. Cienizna, ale to budować mit gangstera znaczy gangster w Polsce wiesz w ogóle, co, budować mit gangstera to tak samo, jak budować mit kibola, nie? Są fajni i mocni w grupie. Albo z bronią i z przewagą, nie? Albo kiedy wejdą, zwiążą, zakneblują i przypieką czymś. Ale wiesz, w życiu stanąć oko w oko, to myślę, że raczej wymiękają. No popatrz, ale jak dlatego ciągnij ich do gangsterii. Dobra, ale jak ty grałeś, to u Bromskiego było, tak? Glino, co to tam było? Zabił mnie Glino. Glino,
czy jak grałeś u Wegi, no to jednak, zresztą kapitalne te twoje role, bardzo fajne. No ty, wiesz, no patrzyło się, że jesteś bandytą, który może nie wymięka, wiesz, ale bandytą, ale jednak zbudowałeś jakąś aurę klasy wokół tego. Ale wiesz dlaczego? Nie, no. Ponieważ starałem się, ponieważ to nie jest tak, że wiesz, że nikt nie jest do końca chujen. Oni też nie do końca. Ty jesteś, ty jesteś wymarzonym gościem do tego kanału. Po prostu lecisz tym mięsem, a pamiętaj, że jak 4 razy powiesz chujem, to nas zamkną. Dobra, wyłączą. Mów dalej. No więc nikt nie jest tym kibolem do końca i tak dalej. I po prostu gdzieś jest w każdym człowiek, który został złamany przez życie, któremu się coś nie udało, czy który się opiekuje jakimś chorym dzieckiem, tak jak wiesz, czy który ma oprócz tego, czy który się zakochuje źle, bo w kim się może zakochać gangą? No, w jakiejś kulewce, nie? Która da dupy komuś innemu, jak on pójdzie do celi. I on też cierpi. Mhm. I jakby jeżeli się wydobędzie też to, wiesz, niezależnie od jakby tego, to co mam go polubić? Mam udać się nie, tylko uznać, że on też jest człowiekiem. I co w związku z tym? I w związku z tym, że on też wie o tym, że nie przeżyje 70 lat, tak jak ja, tylko że przeżyje 35, bo go zastrzelą gdzieś. Mhm. Myślisz, że ma tego świadomość? Ma. Mhm. Myślę, że ma. Stąd jest mówienie, że chcą żyć barwnie, choć krótko. Wiesz, bo teraz są te filmy o Nikosiu, nie wiem, czy widziałeś. Tam jest moda taka. Ta. Co jest? Moda. Moda taka, właśnie tu MMA, VIP, inni tutaj, moda taka. Ale jest taka scena, kiedy ty siedzisz z młodą dziewczyną w samochodzie, uprowadzacie ją, prawda? I obcinacie jej palec, potem ona ginie. A potem się nagle dowiaduje, że tak naprawdę to nie jest historia filmowa tylko że rzeczywiście były jakieś takie kanały samochodowe, gdzie na przykład znaleziono 17 osób porwanych w Warszawie, które nie żyły. Wega akurat dokumentował to, wiesz. Tak, ja lubię zawsze mówić to o Wedze. Mówiłam to też Jankowi, że kiedyś mi inny znany aktor powiedział, że jak do kryminału trafisz, to dobrze, żebyś miał komórkę Wegi, bo wtedy jest szansa, że Patryk, pozdrawiamy cię, jeśli oglądasz. Cześć, wtedy, Patryk, że wtedy. A słuchaj, a gdybyś tak miał zrobić takie resume tych wszystkich filmów Pasikowskiego, jeszcze wrócę do Krola, bo teraz Król był pokazywany w Kino Polska chyba, dosyć późno. I patrzę, wiem, że będziesz gościem programu i patrzę się, a nie oglądam, ale usiadłam. Wiesz, no kurczę, masz ten czar. Wiesz, masz to coś, wiesz? No, Władek, cześć Władek, pozdrawiam. Władek jest... A Władka by zaprosić, co uważasz? Jeżeli będzie chciał mówić. No ty podobno nie mówisz. No, on też podobno nie mówi, ale mówi, za tym pięknie pisze. Władek jest wielkim romantykiem polskiego kina tak naprawdę. Wiesz, to znaczy to, co mnie urzeka w tym wszystkim, że jakby przez obskurną i brutalną formę pod spodem siedzi mały, on ma 2 metry z czymś, pod spodem siedzi mały, bardzo przyjazny, bardzo lojalny człowiek, który się czasami zakochuje w kobietach. Zwykle nieszczęśliwy. Ale to jest piękne chyba miłości też. No piękne, no ale bo wiesz, pełniona miłość to często proza życia. Stąd jego pisanie o tych kobietach, tak, a nie inaczej. Ale dobrze, że to powiedziałeś, bo ta scena w więzieniu, kiedy ty mówisz, bo wczoraj ją sobie obejrzałam, nie chcę mi się z tobą gadać. Ja byłam, gdzie wydawało wcześniej, że ty to mówisz zupełnie innym głosem, w inny sposób, taki wiesz, nie chcę mi się z tobą... Słuchaj, to jest tak piękna scena miłosna, ty tak pięknie to mówisz, nie knajacko. No bo on jest zakochany. Po prostu. On bardzo kocha. No tak. On kocha prawdziwie. I dlatego nie chce z nią rozmawiać. Po prostu wie, że wszystko, co powie ona teraz, to jakby on straci dla niej szacunek i straci tą miłość, którą chce zachować. Nie dla siebie, bo przecież jemu się nie chce z nią gadać. A przebaczenie? Nie ma przebaczenia według Władka. A według... Cytuję klasykę, ale ja robiłem jego film. Wiesz, ja grałem w jego film. Aha, tak mi uciekasz, tak? Ale w każdym razie te cytaty z Pasikowskiego i z waszych filmów, no to tam co ty wiesz o zabijaniu, tak? Według zasad skurwysynie, no one weszły w taki obieg. Tyle lat, zobacz. One coś mówią o nas? Czy te cytaty są właśnie dlaczego one są przez ludzi ponieważ wybrane? One są w kontekście jakby wielkich uczuć, które tam są. Dlatego mówię, że Władek jest romantykiem, ponieważ... A ty? Ja też, myślę, że też jestem.
ponieważ w środku się coś dzieje pod tym, ponieważ nie jest to mówione dla taniego poklasku, tylko wynika to z drogi tego człowieka, tego bohatera, który coś przeszedł. Który jakby mówi, że zabijanie nie jest łatwe, mówiąc co ty wiesz o zabijaniu, że to potem zostaje w człowieku i potem trzeba z tym żyć, nie? I jakby kiedy mówi o takich rzeczach, jakby, które trzeba przeżyć i które nosi w sobie ten człowiek, nie? Czyli nosi w sobie cierpienie. Złe miłości, picie wody, wyszlajanie się do końca, zabijanie ludzi, wszystko jest złe. Ale on to bierze na siebie. Mówi, okej. Okay, siłacz. Ja to będę robił. Słaby siłacz, wrażliwy siłacz. Nie, mówi, bo to umiem, nie? Bo ja się tym zajmuję. Więc co mam, kurwa, w życiu? Przepraszam za słowo. Co mam, kurczę, w życiu robić? A gdyby tak to jeszcze raz podsumować, czyli te filmy, które zrobiliście z Pasikowskim, już wiemy, o czym mówimy, o tym innym rodzaju bohatera, to właściwie o Polsce co opowiedziały? No, według mnie, widzisz, psy to były takim ostatnim kinem moralnego niepokoju. Bo one mówiły też o polityce, o tym, że wtedy zaczęli rządzić czarni. Że nie było grubej kreski. Zaczął rządzić kler, że palenie akt z jednej strony, ale że ci ludzie, którzy jakby no nie donosili, nie kablowali, szukali morderców. Mówię o, wiesz, o służbach milicji. Czy jakby starali się uczciwie wypełniać pewien zawód, nie? Ryzykowali życiem i tak dalej, byli ludźmi. I nie można ich wrzucić do jednego wora. I jakiś szmaciarz z Solidarności przychodzi, przepraszam, nie? I mówi, a teraz wypierdalać stąd, bo teraz my rządzimy. Ja pamiętam taką rozmowę, wiesz, solidarnościową, jak robiliśmy Człowieka z żelaza i byliśmy po scenie w stoczni i naprawdę przyszli ci ludzie, wiesz, tam był płacz. I potem siedzieliśmy w knajpie, w hotelu, gdzie byliśmy, przyszli ci działacze solidarnościowi i mówią tak, a teraz my będziemy rządzili i my teraz będziemy robili. Zobaczycie, jakie filmy będziecie robili. Gołe dupy, będzie się działo, będzie fajnie. Ja myślę sobie, o nie, kurczę, nie chcę z wami pracować. Nie z wami. Chcę pracować z ludźmi, którzy coś przeszli, coś przeżyli i coś mają do powiedzenia, bo wy nie macie nic. A dzisiaj jakie jest kino moralnego niepokoju? Gdzie to widzisz? Gdzie widzę? Gdzie jest Witek? Gdzie jest Witek z przypadku? Musimy sobie przypomnieć, co widziałem takiego fajnego, coś widziałem. Widziałem parę fajnych filmów, wiesz, polskich teraz, nowych. Myślę, że wiesz, teraz jest za dużo środków przekazu. Nie ma czegoś takiego, że my idziemy do kina na jeden film. My oglądamy dziennie 10 filmów, wiesz, i to jakby nie ma możliwości objęcia w jednym filmie i zrobienia jakiejś historii. Że to się gdzieś, zmienił się środek postrzegania świata, zmienił się sposób postrzegania, zmienił się mechanizm oglądania. Nie chodzi się do kina na jedną premierę, chodzi się na 10. Kurwa, przepraszam, coś... Co zrobiłaś? Nie, nie, bo cały czas mam ten tutaj klucz pomaga. Broń po prostu teraz, powiedzmy sobie szczerze, masz tą broń. Jako długą lufową, tak? Żeby, bo taka większa jest. Ale słuchaj, nie, bo chciałabym to trochę podrążyć, tego Witka. Bo tak sobie dzisiaj pomyślałam, że ten Witek, który biegł wtedy na tym peronie, dzisiaj równie dobrze mógłby powstać, może nie ma takiego reżysera, ale mógłby biec na tym peronie po coś, wiesz, w jakiejś sprawie. Odpowiem ci tak, z kolei ten Witek, jedną rzeczą, siedzieliśmy z świętej pamięci Krzysiem Kieślowskim w hotelu dla taksówkarzy w Łodzi, tuż przy wytwórni. Fajnie musiało być. Dla kierowców, przepraszam, bo tam mieszkali filmowcy. I rozmawialiśmy o tym, co mamy kręcić i cały czas jakby mieliśmy problem. Bo żaden z tych bohaterów nie miał swojej historii, nie miał przeszłości. Zauważ, że wszystkie historie zaczynają się od biegu na peronie i wtedy go poznajemy. Co było z nim wcześniej? Nie wiemy. Nic. I jakby dlatego strasznie trudno było stworzyć tę rolę i strasznie trudno było to zagrać. I dlatego, jak przyszedł Łomnicki i grał tego przegranego partyjnego, on miał życiorys i miał głębię. I raptem po pierwszym montażu Krzysiek siadł, zresztą chyba z Agnieszką Holland. I mówią, kurwa, myśmy zrobili film o partyjnych. Myśmy zrobili film o partii. Bo Łomnicki odwala przegranego człowieka, a on jest do oglądania. Wszyscy go oglądają. Jak to przemontować, żeby to było o czym innym, rozumiesz?
Więc to nie Czyli znowu prawda. To nie jest tak, że to przechodzi gładko i że to bez bólu się narodził ten film, że on był taki doskonały. Nie, to było też szukanie jakby środków, jak to opowiedzieć. Ale Krzysztof był jakby z zawodu dokumentalistą. Czyli on wiedział, co chce opowiedzieć. Czyli on by dzisiaj wiedział. Kim jest na przykład syn Witka, tak. albo Jego nam wnuk dzisiaj bardzo brakuje. Jego nam bardzo brakuje. Wiesz, kiedy o tym pomyślałam? Kiedy ty w jakiejś rozmowie powiedziałeś, że dla ciebie scena, to chyba w filmie Wegi, kiedy ty jesteś gangsterem i porywasz samochód, tak? Kradniesz samochód, którym na siodełku w foteliku siedzi dziecko i ty... I to jest prawda, tak? Nie mieliście ustawionego planu, tylko co, no, znaczy, trochę mieliście, ale co? Ustawione. Okay, no, ale przystawiałem to dziecko na przystanku autobusowym. Nie, tam byli prawdziwi. No właśnie, i mówisz, że wysadzasz, stawiasz na tak, chodniku dziecko i nikt nie odjeżdżasz, tak, i nikt nie podchodzi. Nie. To nie jest Polska, to nie o tym jest ten film? No, mógłby być? Też, mógłby być. Tak. Że to jest, to w ogóle mógłby się tak zaczynać, mógłby się też tak kończyć w sumie. My potrzebujemy jakichś, my jesteśmy przebodźcowani, ale potrzebujemy jakichś bodźców, prawda? Bo to też jest twoje, że życie bez ryzyka. Ja nie sądzę, że chcielibyśmy to oglądać w tej chwili, wiesz? A co byśmy chcieli teraz oglądać? Myślę, że jesteśmy dosyć zafałszowanym narodem w tej chwili, wiesz? I pogubionym. I że jakby nikt nie chciałby oglądać siebie, że jesteśmy do dupy, że jesteśmy... Nie my, inni. Wiesz, inni to tak, jest. Ale o nie innych, my. Nie o my. Innych. Mhm. I dlatego, wiesz, jakbyś takie przyznawanie do tego na przykład, że zabijaliśmy Żydów. No przecież jak się możemy przyznać? Nie przyznajemy się do tego, a zabijaliśmy. A wiesz, że dzisiaj jest 77 lat minęło od momentu, kiedy został wyzwolony obóz Auschwitz. I też mi się to z tym dzieckiem skojarzyło. I tutaj parę zdań muszę powiedzieć, bo mówisz to bardzo poruszająco. Wiesz, dzisiaj bardzo, bardzo stary człowiek mówił o tym, że kiedy wyganiali ich rodzinę z Powstania Warszawskiego i szli z Warszawy, to trafił prosto do Oświęcimia. A dzisiaj 7-letnie dzieci targają się na własne życie. Powiedz, co się z nami stało? To nie jest bohater, to nie jest temat, to nie jest film? Takie też, takie są czasy, nie? Jakby są czasy takie, kiedy podłość wychodzi na wierzch, kiedy głupota wychodzi na wierzch i zaczyna rządzić. No, twoje DNA takie, bo ty tak, ty jesteś patriotą, prawda? W twoim... Przynajmniej ja tak uważam. Mhm. Czyli? No, dla większości nie jestem patriotą. No nie, jesteś patriotą, czyli co? Wiesz co, jestem patriotą, ponieważ staram się zobaczyć ten kraj zarówno historycznie, od zaborów, rozbiorów, od średniowiecza, od katolicyzmu, który wszedł w którymś momencie i rozpieprzył nasz kraj, czyli od Wazów, którzy zaczęli rządzić, do teraz i do tego jakby, co złego zrobił z nami Kościół na przykład, jak rozwalił ten naród w ogóle, bo Kościół kazał, wiesz, jak długo nie można było tłumaczyć Biblii. A po co tłumaczyć Biblii, jak ludzie zaczną czytać i rozumieć, o czym jest. Lepiej mówić po łacinie mszę, prawda? Mówić i dlaczego ludzie mają wiedzieć, że wcześniej nie było piekła, tylko wymyślono to po to, żeby sprzedawać odpusty, nie, na przykład, nie? Po co to jest wszystko? I jakby Kościół utrzymuje głupotę w tym kraju, niestety. Jest mi przykro z tego powodu. Grałeś księdza Robaka. Tak. Ale to chuligan był. Bandyta generalnie. Ale wiesz co, ale jednocześnie myślę, że wierzę w Boga. Wiesz, jakikolwiek i gdzie jest, to wierzę w Boga, ale też nie odbieram tego Boga ani Hindusom, ani Afrykanom, ani animalistom, bo wydaje mi się, że Bóg jest wszędzie. Widzimy Go jakby, nie wiem, w miłości. Ale nie w Kościele. Tutaj też gdzieś... Nie wiem jak ty, ale bo co roku się pojawiają takie dyskusje, toczą dotyczące Powstania Warszawskiego i ci mądrzy historycy, którzy ci mówią, że to niepotrzebne, nie to, nie tamto, nie śmam to, nie owam to. I zawsze widzę oczami wyobraźni swojego nastoletniego ojca, który brał udział w powstaniu innych ludzi i to jest to, że ty się wtedy nie pytasz, tak? A dzisiaj mówisz, że to wszystko było to znaczy, po wiesz, nic, to jest to znaczy, jakieś straszne. Wiesz, jakby, to znaczy, wiesz co, tak jedną rzecz, jakby, którą powinniśmy zrobić, zrobił każdy uczciwy naród, to rozstrzelał wszystkich przywódców powstania. Rozstrzelał. Bo to było absolutnie, to jest puszczenie na śmierć młodych ludzi, wiesz, którzy pójdą i tak, bo mieli dosyć tej okupacji wojny, nie? Ale to jest wyniszczenie
Ale byś poszedł, prawda? To oczywiście, nawet nie że ma, tak. Nie ma co. A słuchaj, a jaki dzisiaj jest, bo to musi być, nie wiem, czy to ty jesteś, ale taki archetyp faceta dzisiaj, to facet według ciebie, i tutaj nie chcę ironizować, pani Linda, nie chcę tutaj się... Już zaczynasz. Tak, nie chcę, no właśnie, zaczynam. Bo ty mówisz, że to jak faceci teraz usłyszą, to ciekawe, jakie będziesz miał telefony, ale mówisz, że generalnie wszyscy faceci to skończeni idioci, to co ty masz Nie tutaj? Mówię, że idioci, mówię, że... Facet do końca życia, przepraszam, tu mam 3 wykrzykniki, facet do końca życia jest idiotą. A, w tym sensie. To tak. Ja też jestem idiotą, ale ponieważ facet do końca życia jest małym chłopcem i do końca życia... Przepraszam, bo się odezwał pan Adam, nie usłyszałem ostatnich zdań. Co powiedziałeś, że facet... Facet do końca życia jest małym chłopcem i do końca życia się uczy, jest ciekawy, dlatego jest kabotynem, bo coś sobie wyobraża, kim jest i tak dalej. I to jest fajne w faceta, bo facet musi dostać w dupę, żeby dopiero zostać facetem. Myślę, że tak, tak jak myślę, że każdy, prawie każdy porządny facet dostaje w tym. No to może być. Choćby za poglądy, za przekonania, ale też myślę, że każdy może zmienić te poglądy, nie? Że każdy się w życiu spotyka ze zdziwieniem. Goście, którzy chcą poznać życie i dotknąć tego życia, a tak, tacy są faceci, przynajmniej tak mi się zdaje, są idiotami. Ja też jestem idiotą, tylko idiota chce dotknąć czegoś, bo ja nie wierzę, że tak jest, muszę to zobaczyć. I teraz myślę, że stąd się stało coś dziwnego z mężczyznami, czyli z tym pokoleniem internetowym. Bo oni nie chcą dotykać, oni chcą się dowiedzieć wszystkiego, oni nie chcą wejść w życie. Ale tylko... tak mówisz, że twoi studenci, tak? Myślą, no właśnie, że można... że tu mam taki rozdźwięk, że teraz kobiety są mocniejsze, bo kobiety siłą rzeczy, ponieważ muszą urodzić, muszą, wiesz, parę rzeczy przeżyć, muszą się zaopiekować tymi facetami najpierw, żeby ich doprowadzić do jakiego takiego porządku. No jedne muszą, inne nie, no już bez przesady. Co? Jedne muszą, inne nie. No tak, no, jak się zakochają, to już nie do końca muszą. Ale no wiesz, no, mówimy o życiu. No, że ja ale tu generalizuję, nie... wiesz, ja po prostu tu ironizuję, mówiąc o tym, że każdy facet jest idiotą, ale przede wszystkim biorę za przykład siebie. Ale to nie jest fajne, to powinna być jakaś jednak balans to jest między... Żart. Między... Ale no, to nie, jest mówię przecież... o czymś innym, nie o tym, jestem dalej. O tym balansie między kobietą a mężczyzną, żeby mieć balans, bo jak ty mówisz, że faceci słabi, a kobiety silniejsze, to z tego nic dobrego nie może być. No nie, bo widzisz, no bo facet musi wziąć na siebie odpowiedzialność tego, że musi przynieść te pieniądze do domu, że musi utrzymać tą rodzinę i tak dalej, więc musi walczyć, nie? A kobieta musi przynieść odpowiedzialność za faceta, żeby nie zgłupiał, żeby się nie napił gdzieś w kącie. I żeby przyszedł do domu i przyniósł te kasy, a nie poszedł z kolegami się bawić, nie? No więc, no to właśnie o tym mówię. No. No tak, a świat... Bo ma idiotę, no, który zgubił skarpetkę i w związku z tym... No tak, a świat za oknem jest tak trudny już, że coraz trudniej przynieść tą kasę. Przede wszystkim, słuchaj, no... Przede wszystkim możesz się wydać w domu, nie? Tak, a poza tym chyba facet powinien kobiecie w jakimś sensie imponować. Widzisz, nie każdej, znaczy nie wszyscy faceci wierzą w to, że można kobiecie zaimponować tym, co się ma w głowie. Nie, wiesz? No przede wszystkim, wiesz, o ile wiem, w swoim gorzkim życiu, widząc kobiety, to wiem, że przede wszystkim facet musi kobiecie zaimponować pieniędzmi. Nie, no to się z tobą nie zgadzam, bo to byś obrażał kobiety. Kobieta musi zarobić pieniądze sama i nie liczyć na facet. Oczywiście na kasę faceta, bo właśnie widzisz... Ale czekałem na taki odzew. Tak? Ale dlatego nie rozumiem mężczyzn, dlaczego boją się silnych kobiet. Przecież zakochana silna kobieta jest tylko dowodem na to, że zakochała się, bo naprawdę się zakochała w tym facecie, a nie po to, żeby on jej kupował buty na zimę. No. Puenta taka jest twoja też taka dosyć bolesna, że wiesz, że świat jest jednak wielkim takim skurwysyństwem jednym. Nie, po prostu świat jest ciekawy. Nie jest kurwa, jest i dobry, i zły. Ja cię cytuję. Po prostu, okej. Okay. Po prostu nie ma rzeczy złych i nie ma rzeczy dobrych. Wszystko jest ludzkie, nie? Czyli wszystko jest złożone i z tego, i z tego. I jakby ta złożoność daje nam radość życia. Bo bez tego byśmy jako milionerzy popełniali samobuja, a jako... I tak jest. No to właśnie o tym mówię, no, że to na tym polega.
Ale... Żeby się cieszyć życiem, trzeba cierpieć i trzeba kochać, nie? I trzeba być szczęśliwym. Bez tego nie ma życia tak naprawdę. No nie ma, nie ma. Kiedyś mi powiedziałeś, że a propos internetu, że ktoś ci powiedział, idź tam Boguś, poczytaj sobie, co tam o tobie piszą, i że jak poszedłeś, to po prostu to cię przygniotło, że jakby nie zrozumiałeś why, dlaczego. Wiesz co, bo ponieważ jakby większość fejków jest jakby pisana przez ludzi, którzy mają żal o to, że oni nie żyją tak, jak inni żyją, nie? I w związku z tym... Ale oni nawet nie wiedzą, jak inni żyją. No tak, no dlatego, no dlatego piszą jakieś głupoty i dlatego jakby no przede wszystkim żal mi tych ludzi, nie? Którzy się wyżywają jakby w internecie. Kiedyś za moich czasów pisało się w kiblach, nie? Na ścianie. Hela to kurwa. No. A widzisz, popatrz. Zenek to chuj. Ale zobacz, co teraz się stało. Bo ja byłem w innych kiblach, wiesz? Ale widzisz, co się stało? Nie, ja byłem męski, ty napisałeś, ty chciałeś napisać o kobiecie, a ja od razu powiedziałam, że... Nie, ja chciałem napisać. Ja mówię, co ja czytałem w męskich kiblach. Że tam... Hela to kurwa. A ja powiedziałam... A ty w Zenek to chuj. No widzisz. Bo ty byłaś w damskim kiblu. Nie, to parytet być może jest w tej sprawie. Ale zmartwiło mnie, chyba że to się zmieniło, dlaczego taki facet jak ty, który tak fajnie mówi, tyle mówi, no rozumiem, że mówisz to swoim studentom, opowiadasz im o świecie. Rzadko się z nimi widuję. Rzadko, bo pandemia, tak? Wiesz, ja nie uczę w szkole, ja po prostu raczej uczę pedagogów, czego mają uczyć, nie? Czyli piszę program. Ale to szkoda. Dlaczego ty na spotkaniach z ludźmi siedzisz tak na przykład i mówisz... Bo to jest tak, jest zamknięcie. Ja wiem, zamknięcie, ale... Tak, uśmiechniesz się, twoje gesty, przecież masz tyle do powiedzenia. Bo jeżeli słyszę głupie pytania, to nie chcę mi się na nie odpowiadać. Nie chcę mi się wtedy z tobą gadać. Tak. Czy ty nadal tkwisz w takim przeświadczeniu, że nie należy chodzić na wybory? Nie. Nie, ale wiesz co, znaczy chodzę na wybory, więc jakby kiedyś ci to mówiłem, 20 lat temu. Tyle się znamy? Tak. To wtedy ci to mówiłem, ale człowiek się zmienia, prawda? Zwłaszcza mężczyzna, przepraszam. Zmieniło mi się. A chcesz żyć w takim świecie, w którym jakimś aktem odwagi jest takim społecznym, kiedy tak jak ty bierzesz udział w takiej akcji społecznej LGBT i mówisz fuck off, kto kocha, niech kocha jak chce. Bo tak uważam. No. Bo uważam, że to świństwo, co i robimy. I ktoś powie, ale ta Linda to powiedziała, albo świństwo, Nie, bo to wiesz, wyżywanie się na słabszych, nie? Bo to są słabsi ludzie, nie? Bo są nieakceptowalni przez wszystkich. Wyżywanie się na nich i robienie sobie z nich wroga, czy robienie z Żydów jakichś, wiesz, złodziei, chamów, czy robienie z Rosjan idiotów wszystkich, czy robienie z Czechów tylko śmiesznych ludzi. No bo to mamy jest, tak Rusek, Szkop. To jest tylko i wyłącznie nasza niewiedza o tych ludziach i nasz brak jakby rozumu na ten temat, nasz brak znajomości. My się boimy nieznanego. Nie? Zobacz, dlaczego nie chcemy wyjeżdżać bez polskiej wycieczki, nie znając języka, bo się boimy. Francuzi to złodzieje, ci to tego, bo nie rozumiemy ich. Nie? Arabi to gdzie to złodzieje? Murzyn. To Murzyn, no gdzie Murzyn? Jak Murzyn chciałby sobie poruchać biało, no i jak to? Na pewno ma dużego chuja, nie? No to musi ją sobie walnąć. To zazdrość jest wtedy. Wiesz, COVID nas też przydusił. COVID nas, czytałam wczoraj... Żal mi jest, przepraszam za tytuł, ale Frankfurter Allgemeine Zeitung, czytałam takie zestawienie, to widzisz, już się narażam. O, co ona myśli, że będzie tu imponować, że po niemiecku... Nie, pięknie powiedziałaś to po niemiecku. Tak, a wiesz dlaczego? No nie. Ale dobra, z historii. Natomiast oni widzą, że oprócz lęku ludzi przed chorobą, to co najgorsze dzieje się ze społeczeństwem, to nasza wzajemna agresja i to, że my się tak boimy, że my już... Wiesz, ta agresja już znikała, zaczęła znikać. Był taki moment, nie, kiedy się wydawało, że już koniec tej agresji, że wyjeżdżamy. My się też nie wstydzimy tego, że jedziemy do Francji, do Afryki. Nie wstydzimy się tego, że jesteśmy z Polski. Nie? No bo ktoś tam był z Polski. No nie wstydziliśmy się w każdym razie. No było tak, a teraz się zaczęło znowu wstyd. Znowu zamknięcie w zaściankę, ta zaściankowość nasza, kurczę, która nas gnębi od pierwszych zaborów do teraz. Jest... Ty masz wielu przyjaciół? Nie. A, z własnego wyboru. Z własnego wyboru, no wiadomo. Ale ty czego byś nigdy nie wybaczył w przyjaźni?
Wiesz co, nie wiem czego. Po prostu przyjaźń to jest słowo takie, które wyklucza wybaczanie czegoś. Mhm. No na przykład brak lojalności, prawda? Okej, jeżeli to było z czymś spowodowane ważnym, nie? Jakby, wiesz, nie wiem, dla gościa sprawa rodziny była ważniejsza i tak dalej, czy coś, no to okej. Mhm. Wybaczam. Nie ma rzeczy niewybaczalnych, nie? Trzeba tylko zrozumieć. A czego byś nigdy nie chciał usłyszeć od kobiety? Że mi nie staje. A czego byś, co byłoby ci trudno powiedzieć kobiecie? Że ją kocham. No ale to jest, wiesz, brudny Harry, no jak nic. Fajne, no tutaj tak, tu fizjologia, a tutaj uczucia wyższe. No, jak to się stało, ja wiem, jak to się stało, że taki facet jak ty jest jedynakiem? Nie wiem, o co ci chodzi, dlaczego? No bo, zapytaj się świętej pamięci matki albo świętej pamięci ojca. Mhm. Ale chyba dlatego, że się rozwiedli. No bo ty jakby nie, wiesz, w tej wcześniej swojej się rozwiedli, życia... Wiem, bo ty nie miałeś pełnego domu, tak? Nie, nie miałem. Nie. To jakoś myślisz, że miało na ciebie wpływ? Myślę, że duży. Masz trójkę dzieci? Tak. Dwóch synów? I córkę. Oni są podobni do ciebie? Wiesz co, oni są, to są bliźniaki dwujajowe, więc mhm. obaj są niepodobni do siebie, obaj mają różne charaktery. Mhm. I w jednym jest coś ze mnie i w drugim jest coś ze mnie. I dobre i złe cechy. Ja się jakby bardzo bawię, widząc ich przy rodzinnym stole, aha. co mają ze mnie i jakie rzeczy, jakby, jakich nie mają. Mhm. Także... Ty masz też ekstraordynary córkę, bardzo atrakcyjną, piękną w taki sposób, z taką rasową. Bardzo dziękuję, też jestem z niej dumny. Dziewczyny. Tak, i też było dla mnie zaskoczenie. Kocham was. I też było dla mnie zaskoczeniem, że mówisz, że nigdy nie byłeś ojcem, który był zazdrosny o swoją córkę, że wychodzi z chłopakami. Czy... Wiesz co, bo to jest... No wiesz, no trudno być zazdrosnym. Nie byłem zazdrosny w tym sensie, wiesz, jakby jakimś fizycznym. Nie, no jest kobietą, wiesz, uważam, że to ona wybiera, nie, sobie życie. Tak zbliżając się do brzegu, bo widzisz, mówiłeś, że będzie to 45 minut, chcę ci powiedzieć, że już mamy prawie godzinę. No to kończymy. No ale to poczekaj, będą telefony, ale wiesz, na Twitterze pisano różne do ciebie pytania i tak dalej. I jedno było... Takie, które mi się strasznie spodobało, takie piórnonsensowe, takie dziś ulotne. I zanim ja zadam takie ostatnie pytanie, które jest takie przyziemne, czy słowo spierdala dzisiaj znaczy to samo, co znaczyło 20 lat temu, 40, jakby w kontekście takim, czy to jest ta siła? Nie. Wiesz, właśnie miałem z tym słowem pewien problem, ostatnio będąc w Afryce z jakimś towarzystwem, gdzie jakby mówiąc w nocy o gotowaniu do kogoś, mówiłem spierdalaj, w sensie weź spierdalaj, w sensie przestań już ględzić, przestań gadać głupoty. Mhm. Bo to tak się odbierało. Mhm. Natomiast to spierdalaj ma różne znaczenia, bo czasami spierdalaj znaczy wypierdalaj. Nie? Mhm. Takie, wiesz, kończymy to, ale w każdym razie znaczy to skończmy to. Pytanie tego Twitterowicza było takie, dlaczego już nigdy nie będzie takiego lata? To trzeba się Świetlickiego zapytać. Ja jestem tylko biednym interpretatorem. No ale dobra, nie robimy uników, bo to wiesz, to jest naprawdę, bo słuchaj, no ktoś to napisał, ogląda pewnie, chce, żebyś odpowiedział. Pozdrawiam nie zbywaj, cię. Tak, nie zbywaj go. To jest piękne, to jest takie jak z Kundery trochę, nie uważasz? Tak, to jest bardzo piękny tekst, którego ja na początku, kiedy mi to Świetlicki przydzielił, nie miałem przekonania, szczerze mówiąc. Ale jakby nie dojrzałem do głębi tego tekstu. A powiedz proszę cię to teraz tak. Nie powiem tego, bo to będzie jakieś udawanie, przepraszam. No to powiedz bez udawania. Nie, to tak samo jak, wiesz, mówienie, wiesz... Nie obniżaj lotu. Wiesz, nie? Każdy, kto wiesz, mówi, ja a teraz powtórzę, powiedz, dobra? Nie chcę się z tobą gadać, kurwa. A dobra. Niech pan to powie, nie? Wtedy tak mówię, nie było. Spierdalaj. Tak nie było. A to więc teraz jak mówisz? Spierdalaj. Ale nie do mnie. Nie. No. Do tego tekstu. Do tego, dobra. Ale to już pan wie, że to jest, dlaczego już nigdy nie będzie takiego lata. Pan Linda nie był przekonany do tego tekstu, ale potem się przekonał. Panie Bogusławie, jest pan... bardzo fajnym rozmówcą. Bardzo pani dziękuję.
No bo wiesz, jaka sytuacja, prawda? Dziękujemy bardzo i prosimy, są już, pani, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, Kamil z Rzeszowa. Cześć, Kamil. Panie Bogusławie, ja tak oglądam, super się pana słucha, mówi pan o zmianie tych czasów. Chciałbym tak sparafrazować trochę pana tekst z psów na komisji weryfikacyjnej, tam pan wypowiedział takie słowa. Czasy się zmieniają, a pan wciąż w komisjach, a chciałbym to sparafrazować, czasy się zmieniają, a pan wciąż zajebisty. Chciałbym zapytać, jak pan sobie radzi z popularnością w dzisiejszych czasach? To znaczy, chodzi mi o takie kwestie, jak ludzie podchodzą na ulicy, chcą sobie zrobić zdjęcie. Jak pan dzisiaj na to reaguje? Jest pan tym zmęczony? Czy chętnie pan na to przystaje? Jak to wygląda? Świetnie sobie radzę, bo od 3 lat w zasadzie nie wychodzę przez pandemię z domu, wie pan. Ale wcześniej oczywiście no, jest to lekko dołujące, zwłaszcza przy wejściu telefonii komórkowej i aparatów fotograficznych w telefonach. Bo kiedyś można było dać autograf i jakby okej, w tej chwili trzeba szerzyć się do aparatu, a ja strasznie nie lubię robić zdjęć, więc to mnie boli. Jasne, jasne. Dziękuję za odpowiedź. A chciałbym jeszcze zapytać, parę dni temu w kanale sportowym był Misiek Koterski i opowiedział dosyć zabawną anegdotę z pana udziałem, mianowicie jakiś festiwal filmowy, festiwal Nagrody Aktorskiej w Wrocławiu, który się odbywał, tak, tak, w którym pan był jednym z jurorów, pan Jan Nowicki, ktoś tam jeszcze. Pamięta pan jakoś konkretnie? Nie znam tej anegdoty. O wyborze? No wiesz, że nie chciałeś wybierać, a potem uznałeś, że jednak super aktor jest, bo powiedział, że jesteś dla niego postacią kultową, nadzwyczajną, cudowną. Że tak mi się mówił? No tak mówił, że ty tak mówiłeś i wtedy zmieniłeś. Misiek, nie kombinuj. Proszę cię, pozdrawiam cię. Nie kombinuj. To jakiś idiotyzm. Sorry, to nie była anegdota, to było jakieś tam tworzenie. Misiek lubi sobie coś tworzyć. Okay. Ale wiesz, dobra, to już... panie Bogusławie, na sam koniec wszystkiego dobrego panu życzę. I wzajemnie. Zdrowia i żeby się pan nie zmieniał. Wszystkiego dobrego. I wzajemnie. Pozdrawiam. Wszystkiego. No widzisz, już nawet anegdoty na twój temat tworzą. A były jakieś takie historie, które o sobie usłyszałeś, one były tak pure nonsensowe, że wiele takich było? Było tak od metra, tak, tak, tak. Było dużo bardzo, wiesz, było dużo jakby ludzi, którzy jakby... Dużo kobiet, które mówiły, że mają dziecko ze mną. Z tobą? Wiesz, tak, tak. Bo miałem jakieś sprawy, wiesz, dużo było, wiesz, jakichś grożących mi spryskaniem, jakiś, wiesz, trucizną po oczach, że musiałem przez balkon przechodzić na tamce, kiedy mieszkałem gdzieś tam. Było tego trochę. Ale wiesz, ale też popularność jest miłą rzeczą, no jednak widzisz, że... Wiesz co, do popularności się tęskni, nie? To jest tak jak do małżeństwa, się tęskni w pewnym momencie, nie? Że popularność, będę znany i tak dalej, ale jak przychodzi, to potem trzeba cierpieć. Bo to ta przyjemność, wiesz, tego pierwszego zauważenia jest okej, a potem boli, ale też muszę ci powiedzieć, że boli, zwłaszcza patrzę jak na znajomych, którzy bardzo wchodzą w tą popularność, że boli ich utrata popularności. Bo jakby widzę wtedy, że jakby żyją dla tego zawodu i po to tylko, żeby być popularny. Ponieważ mnie spotkało, to wiesz, te 6 czy 7 lat na początku bycia popularnym, ale nie popularny, bo mnie nie było nigdzie, chociaż robiłem filmy. Więc jakby ustawiło mi to pewien, wiesz, jakby schemat tego. Nie ma się czym martwić, jak nie macie w telewizji czy w prasie. Coś. Ale to chyba też jest związane trochę z poczuciem wartości, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że człowiek ma tyle do roboty w życiu, oprócz zawodu, który uprawia, nadal mówienie misji. Tylko zawodu, że ja mam ciekawe życie, jakby wiesz. No. Wiesz, z drugiej strony, popatrz, to u nas funkcjonuje coś takiego, że ma swoje 5 minut. No, w twoim wypadku przełożyłeś to na lata. Czy powiedz, w Stanach Clinton ma 5 minut, Nicholson właściwie teraz nie gra, czy ktoś powiedziałby, że Nicholson jest mniej ważny teraz niż był 10-15 lat? Wchodzi Jack Nicholson i wszyscy, wiesz. Nie do końca. Wiesz, to znaczy, nie? Jest coś takiego, że jest taki okres, w którym człowiek się chce, nie? Czy chce jakby coś robić i to widać. Jakby starość zabiera to. I jakby w takim graniu na najwyższej półce widać wtedy, po tym mówię właśnie o Nicholsonie, mówię jeszcze o paru aktorach, których widziałem i których nie chcę oglądać na starość, bo kłamią, bo zaczynają kłamać, bo widzę, że robią to dla pieniędzy. Usiłuję sobie przypomnieć jeszcze kto, ale Nicholson był do pewnego momentu bardzo dobry. A teraz po prostu jest kasa zarobić, nie chciałbym go teraz oglądać, wiesz.
A słuchaj, a ty znasz, wiem, że jest telefon, ale muszę cię zapytać. De Niro też. Teraz nie chcę go oglądać. No, nie, wiesz, on był ale De Niro dawno temu. Do gorączki, do tego hitmy. Do tego ostatniego filmu. Był świetny, ale już ich spotkanie z Pacino to samo. Nie chcę ich oglądać. Wiesz, już jakby przeszli. On jakby najdłużej się trzymał, ale... Ale że się zestarzał. Możliwe. Okiem kobiety. Tak, okej, dobra. No to ja patrzę trochę inaczej. Ale jakby, znaczy stracili wolę walki. Wiesz, już jakby widać, że okej, machnę tę rolę, zarobię tutaj, sobie pojadę gdzieś. Ale wiesz co jeszcze teraz, czy ty znasz takiego aktora Mads Mikkelsen? Tak. Gdzie jest jego film na Rauszu? Wiesz co, nie widziałem jeszcze, mam go w tym. Widziałam go 5 razy. Ja go uwielbiam, ja go bardzo lubię. Słuchaj, to właśnie tak sobie myślę, że to, gdzie mówiliśmy, jaki powinien być teraz Witek, co to powinno się stać, to właśnie opowieść o człowieku, który, jak to on mówi, nagle znajduje się na peronie swojego życia, pociąg odjechał i musi wybrać. Biegnie dalej, czy się... idzie w gorze. Czyli obejrzyj, i wyślij SMS-a, czy ci się podobało. No, jestem pod wielkim wrażeniem. Mam go trzymać, co zacząłem go oglądać, ale powiem ci, że przestraszył mnie. Po prostu nie była to chwila, w której chciałbym obejrzeć taki film. I przestałem go oglądać. Wiesz, mam go u siebie w zbiorze i czekam na moment, wiesz, żeby mnie nie zdołował po prostu. A to nie są czasy. Znaczy, wiesz, co on nie dołuje, on porusza tak, nie możesz o nim zapomnieć. No właśnie tego się bałem. Tego się bałeś. Tak. Dobry wieczór, mamy następny telefon. Dobry wieczór, panie Górze. Dobry wieczór, panie Bogusławie. Witam. Krzysiek z Gminy. Ja mam na początek, uwielbiam pana pośredniość i bezpośredniość po prostu jest pan tak samo superstorem, jak i człowiekiem, postacią, z którą można super rozmowy przeprowadzić. Natomiast mam takie pytanie i prosiłbym o odpowiedź według pana. Czy polskie kino ma jeszcze szansę na film typu Wy, Stara? Chodzi mi o gatunek i kultowość. Tak. Nas jeszcze stać... O gatunkowość, tak? Że w tym gatunku jak psy, kultowość, tak? Tak, dokładnie. Będziemy rozmawiać w następne 20-30 lat. Wie pan co, ja uczestniczyłem jakby w paru epokach kultowych filmów i każda epoka ma swoje filmy. I ja nie wiem w tej chwili, tak naprawdę, to wy wiecie, jaki film byłby kultowy. Jakby one nie powstają dlatego, że ktoś wymyśli coś, że to będzie kultowe. One powstają przypadkiem, proszę mi wierzyć. Nikt nie wie, robiąc film, że będzie filmem kultowym. Wszyscy robią film, zarówno przypadek, który robiłem, jak i psy, które robiłem, jak i, nie wiem, tam Wajdę, którego robiłem, nikt nie myślał, co będzie kultowe, bo wtedy po prostu zaczynając film, zaczyna się robić tak jak każdą inną pracę. Jak, nie wiem, robienie łopatą, po prostu trzeba przerzucić coś i na drugą stronę i uformować z tego zgrabną kupę. I dopiero potem, jak się odejdzie od tego, stanie z boku, to widać, o ja pierdolę, jaka piękna kupa, którą ja w tej chwili wykonałem. Albo nie. W większości, przepraszam, jest to nie fajne. Mam pytanie, czy jeżeli film Jak pokochałam, to on oglądał i co pan o nim... Nie widziałeś tego jeszcze, prawda? Jak pokochałem gangstera? Oglądałem. I jak, co pan sądzi o tym filmie? Czy jest to dobry film na nasze czasy? On miał, myślę, że miał dużo nadziei na dobry film, tylko poszedł trochę zewnętrznie. To znaczy poszedł na efekt. No i to w związku z tym był trochę za długi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tam jest w tym filmie taka jedna scena, która już... Końcówka, kiedy Nikoś siedzi, już nie wiem, kotlet schabowy rąbie i siedzi naprzeciwko niego Fabiański i mówi mu, że Nikoś jest zerem, nikim i tak dalej. To był jedyny taki wycinek, gdzie powiało taką prawdą. Być może życiem znowu. Wiesz, po prostu czasami patrząc na to, ponieważ też zdarzyło mi się być reżyserem i jednocześnie jestem aktorem, więc patrząc na to, nie widziałem pewnej spójności w prowadzeniu aktorów, nie? Czyli że każdy grał ze swojej strony swoje. Ale reżyser jest reżyserem, czy wykształconym, czy... Nie wiem. Nie znam pana. I nie widziałeś tego?
Znaczy nie widziałeś spójności. No nie widziałem w prowadzeniu, wiesz, jakby w tym filmie, nie widziałem konsekwencji. To znaczy były to jakby odrębne rzeczy zmontowane razem. Nie? To co się zdarza w wielu filmach, ale nie widziałem po co jest to robione. A pamiętasz film Nietykalni? Tak. Mhm. A Chłopcy z Ferejny? Tak, tak. No tak. Ale to, no, 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 ale wiesz, to w ogóle jakby skala winnym, porównania. To winnym, nie ma. Mamy następny telefon. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Radomir z Cieszyna. Czołem. Pani Małgosiu, pragnę pani powiedzieć, że im częściej panią jakby wysłucham, tym bardziej jakby moje serce się pani rozkochuje jako kobiecie. Panie Bogusiu, bardzo dziękuję za pana całą twórczość. Jest dla mnie pan taką esencją Polaka, takim szczerym do bólu. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że dołączam się do pana z zachwytami w stronę pani Małgosi. To samo sądzę. Proszę jej nawet buziak o tym nie dać. Boję się, że nie przyjmie. No to nie. Okej. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu za film Tato. Za to, ja takiego taty nie miałem, a po prostu mogłem w panu dostrzec to, do czego tak naprawdę moje serce tęskniło i czego nie znało. I chciałem też zapytać, może pan zdradzi jakieś... Przepraszam za tę przerwę, serce mi tak bije. Zdradzi pan jakieś... Może nie tajemnice z planu, ale to jak się panu z tą... Wie pan, już panu odpowiadam. Po prostu dokładnie w tym samym wieku miałem córkę wtedy. Mhm. I to mi się przekładało po prostu cały czas. Że to o tobie. Że to jest tak, o mnie i o tym, jaki chciałbym być. No, czyli jaki jestem nieudany, bo tak samo, bo to jest też obłędne, które ten facet popełnia o tym wszystkim. Ale i dokładnie ta dziewczynka też nie miała taty i jakby strasznie we mnie szukała ojca. I to też było bardzo jakby ciężkie do przejścia na planie. Tak to jest, jak się gra z dziećmi. No to coś pięknego. Chciałbym też jeszcze może dopytać, czy może pan kontynuował tą relację, skoro pan mówi, że ona nie miała... Nie, nie kontynuowałem, bo tylko bym zrobił krzywdę, wie pan, bo to nie jest tak, że jakby trzeba jakby ustawiać pewne rzeczy, że film to jest pewne wykonanie rzeczy i potem niestety wracamy do swojego życia. Gdybym tak miał zamiar robić po każdym filmie, to pewno zostałbym z każdą kobietą, którą całowałem i przyjmował następną, a potem strzelał do facetów, których zastrzeliłem w kinie. No nie da się tego godzić w ten sposób. I myślę, że ta dziewczynka też w głębi to wiedziała. No po prostu ta relacja bliskości to była jakby tworzona na planie i dosyć trudne, bo trudno jest poprowadzić dziecko, żeby było w pewien sposób wzruszające. Dziecko jest prawdziwe do bólu i trudno jest grać z dzieckiem, ponieważ gra się z osobą, która jest prawdziwa, bo nic innego nie może tylko być prawdziwa. Dziecko jest zawsze prawdziwe, więc dziecko wychwytuje wszystkie kłamstwa od dorosłego aktora. Trzeba bardzo uważać, żeby nie skłamać. To prawda. Super, bardzo dziękuję. Jeszcze chciałbym o jedną rzecz zapytać. Gdyby pan reżyser Kotewski chciał kolejny film wyprodukować i pana zaaranżować w główną rolę, czy odważyłby się, czy chciałby pan? Trochę bym się bał. Ponieważ ja grałem u niego parę epizodów, on mi proponował kiedyś główne role u siebie, ale ja znam jego metodę twórczą i my się tutaj po prostu byśmy nie zgadzali. On po prostu wymaga, żeby było tak, jak on to pamięta. Że jak palę papierosa, to mam trzymać lufkę i w tej ręce i trzy razy się sztachnąć, zanim powiem jego trzy słowa, a potem zrobić pauzę i tak dalej. Nie potrafię tak pracować, wie pan. Musiałbym jego naśladować, a ja nie umiem naśladować, niestety. Strasznie żałuję, że nie umiem tego robić. Nie żałuj, bo by cię tu nie było. Nie, nie, nie. No ale wtedy byłbym u Koterskiego. No tak, no. Wtedy byś był u Koterskiego. A tu było takie pytanie też, pan mówił o całowaniu, ktoś mówił, prawda?
ty mówisz o Całowaniu Pan, że do ciebie pytanie, dlaczego w polskich filmach nie potrafią się, nie mów o tej piersi, która wystaje, bo to już tą historię znam, że kobieta jest 3 godziny aktorka ustawiana, żeby była seksowna. Nie wiem, jak długo z Grażyną Szapołowską, Grażynę też pozdrawiamy w słynnej scenie Makowej, ale zobacz, ile to wspaniałych filmów, no Magnat, no przecież wspaniały film, ty, no Wicki, no to łyżka mi to jeść i ta twoja kopulacja na Makowcach, tak? No bo już tak mówię, jak ty trochę. Ale no to też tak uważasz, że nie potrafią się całować, bo co? Co, no musi być przyjemność, tak? Znaczy, też czy nie? Bo to słuchaj, no jak? Tylko co, technika? No, nie, nie. No wiesz, no po prostu trzeba się w sobie zakochać w tym momencie. I czasami nie ma chemii między dwojgiem aktorów. Wiesz, po prostu nie ma chemii, komuś śmierdzi z ryja, no nie wiadomo. A co to, ktoś wina, się co? Zapalił fajkę, ktoś nie pali, wiesz, to zawsze... No, trzeba to jakby wyzwolić w sobie pewną prawdę i ulec naprawdę. Kobieta musi ulec, facet musi chcieć zdobyć. No i bez tego... A u Amerykanów jest inaczej? Bo tu jest podany jest tak przykład, sam, że Amerykanów tak się sam. Świetnie całują. Wiesz co, też masz historię, w których wiesz... Choćby wiesz, Bruce Willis, to nie wiem, w serialu, przecież nie było między nimi chemii, tam w ogóle nic nie pamiętam, jak się nazywa. Nie pytaj mnie o tytuły i nazwiska. Ale jakby się grało z takim młodszym Jeremy Ironsem, to chemia mogłaby być. Mnie by się źle z nim całowało. Właśnie, ty byś chyba nawet postać w tym naszym społeczeństwie, które jest bardzo takie ortodoksyjne, jeśli chodzi na przykład także aktorów, którzy boją grać gejów. Ja myślę, że to jakbyś zagrał geja, to byś go obronił w 100% i ludzie by mówili, patrz, fajny ten gej, fajny ten Linda, zobacz, jaki fajny może być gej. Nie miałbym nic przeciwko temu. Zdaje się, że nawet coś... Szykuje się? Nie, grałem coś, nie pamiętam. Nie, no, grałem u Majewskiego w drugim Złocie Dezerterów gościa, któremu odcinają jaja. Wiem, że poprosiłem go, żeby w ostatniej scenie, jak w habicie lecę za chłopakami, żeby to nagrała jakaś dziewczyna, bo ja nie potrafię tak, powierzona za mnie, zabija dawniej za mnie. Kastra, tak? Żeby był takim głosem. I fajnie to wyszło wtedy. Wiesz, inteligencja zawsze się obroni, co? Dobry wieczór, mamy następny telefon. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin z tej strony, z Warszawy. Cześć Marcin. Przede wszystkim... Chciałbym serdecznie Państwa pozdrowić i Panu Bogusławowi bardzo podziękować za film Kobieta Samotna. W zeszłym roku jakoś go obejrzałem i powiem, że dosyć mocno mnie uderzył i było to takie dosyć ciekawe podejście, bo była pokazana po prostu perspektywa kobiety, jak jest ciężko. Także był to naprawdę ważny film. Natomiast moje pytanie jest troszkę z innej strony, natomiast też dotyczy tamtych czasów. Teraz jesteśmy świeżo po premierze filmu Gierek. I w zasadzie chciałem spytać, co Gierek. Pan sądzi na ten temat, czy... Nie widziałem tego filmu. Zasadzie... A chcesz zobaczyć? Aha. Nie widziałem tego filmu i jakby nie ciągnie mnie specjalnie. Po prostu sprawa epoki, miejsca, gdzie to się dzieje. A poza tym słyszałem, że tam jest jakby znowu z kolei, tak jak się wybiera gangsterów, to się coś opowiada, jakieś dobre rzeczy o Gierku, że jest jakaś moda dziwna w tej chwili na rzeczy, o których się nie mówi bezpośrednio. Nie chcę tego oglądać na razie. Dobrze, to spytam szerzej w takim razie. Co pan sądzi generalnie o wystawianiu takich, powiedzmy, laurek, czy o mówieniu w dobry sposób właśnie o różnych postaciach historycznych z różnych epok, które są no, niejednoznaczne? Nie znoszę tego, szczerze mówiąc. Nie znoszę tego, po prostu nie znoszę naszej zarówno kozietulszczyzny, bohaterszczyzny i mówieniu o tym, jakim jesteśmy wspaniałym, jakim przegranym narodem i tak dalej, bo to nic nie jest prawdą, jesteśmy również i głupim narodem. Obrzydliwie zaściankowym i bardzo bohaterskim i bardzo jest to wszystko w nas, tylko że nie ma rzeczy jakby jednowymiarowych po prostu i nie znoszę jednowymiarowych historii. Mm-hmm. To znaczy w każdej historii, w którą biorę czy na warsztat, czy to jako reżyser, czy jako aktor, staram się doszukiwać wielowymiarowości, czyli tej prawdy, o której mówimy z panią Małgosią. Mm-hmm. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dzień. Pozdrawiam. Tylko jedno zdanie o kobiecie samotnej. Przecież ty tam byłeś bardzo młodym mężczyzną i grałeś chromego. Kiedyś chromy, to tak, znaczy dzisiaj ułomnego. Kulawego. Ale ja po prostu jeszcze przy okazji, wiesz, jakby wypróbowałem nowy typ aktorstwa, wiesz, bo to było jakby istotne. Jaki? Nie?
Właśnie taki, że się nie udaje. Że się nie udaje. I właśnie to wszystkich wszystkich mhm. dziwiło. Wiesz, mhm. Tak jak zaczynałem od gorączki u Agnieszki Holland i Jacek Petrycki, operator, mówi, jak on gra. Mhm. Jak on może tak grać tam z Ferencem jakiejś celi czy coś. Jak on się uśmiecha, dlaczego? Nie? Mhm. No ja mówię, bo on się bawi swoim życiem. No i tyle. A Agnieszka mówi, nic mu nie został go, on coś robi dziwnego, ja też nie wiem, o co mu chodzi. I tak się jakby stało, że za to potem dostawałem nagrodę. Tak, i to też trzeba tutaj, czuję się w obowiązku, tak trochę jak z Wikipedii, ale tak powiedzieć, że ty grałeś u największych, u Holland, u Kieślowskiego, u Wajdy. No i wiele się uczyłem przez to. No właśnie, i wiele się uczy, bo chciałeś się... Chciałem się uczyć tego. Chciałeś się... No chciałem, jeżeli wiesz, ja jestem z Linda, Krzyżakiem, Niemcem, z Torunia, więc niemiecki charakter mówi mi, że wykonać coś, to mam wykonać porządnie. Mhm. Jak to jest po niemiecku porządnie? No odnóg mu zajm. Odnóg, ja na to również. Jest telefon, ale jeszcze, żeby mi nie uciekł, bo tam mówiliśmy o postaciach historycznych i tak dalej. No Amerykanie są tu perfekcyjni, biorą tych swoich bohaterów, czy też antybohaterów, ale jednak ich obracają od Watergate poprzez inne Nixona, to nie mają świętości, prawda? Z Kennedy mają problem, bo tak do końca chyba nie można tego ujawnić. A co ty myślisz o DiCaprio, który na przykład tak fantastycznie zagrał Hoovera, gdzie w ogóle lubię tego aktora, lubisz go czy nie? Czy też ci udaje? Wiesz co, po prostu jakby zazdroszczę mu jego powodzenia u kobiet, a z kolei on ma olbrzymie. A z kolei on nie jest moim typem urody, że tak powiem fizycznie. Nie? To nie jest typ faceta, którego oglądam. A którego oglądasz? No wolę Clint Eastwooda. Nawet jak ma 91 lat. Nawet jak ma 91 lat. Dobry wieczór, mamy następny telefon. Dobry wieczór państwu. Cio. Witam panią Małgosię i pana Bogusława. Cześć. Zauważyłem, że pani Małgosia prawie żadnego pytania do tej pory nie dostała, także rozpocznę od pytania do pani Małgosi. Zamieram, słucham. Pani Małgosiu, zdradzi pani tajemnicę, kto będzie następnym gościem przy pani spotkaniu? Oczywiście nie musi pani robić tego w tej chwili. Nie, od razu to powiem, ale jednak nie może być tak łatwo. Inicjały MD. Aha, okej, dobra. Nie wchodzimy w tej chwili, bo się skoncentruję na pytanie do pana Bogusława. Panie profesorze, jak wspomniałem... Przepraszam, chciałem mówić o tajemnicy. Pani Małgosia wie, co znaczy być kobietą tajemniczą. Aha, pięknie odpowiedziała. Okej, super. Panie Bogusławie, mam takie pytanie. Nie kojarzę, ile filmów grał pan z Januszem Gajosem, ale chciałbym, żeby, czy potrafi pan, bo to mam świadomość, że to jest bardzo trudne. Chodzi mi o porównanie skali od 1 do 10. Jak ocenia pan twórczość, osobowość i... Halo? Tak. I całokształt? Jak ocenia pan osobowość, powiedzmy to, na bezpośrednim kontakcie i tak jak wspomniałem, nie pamiętam ile filmów pan grał z Januszem Gajosem, ja ale chodziłoby mi o ocenę. Już panu odpowiadam. Pańską osobistą. Uważam, że jest to wybitny aktor. I jak to przy tego typu aktorach, miałem okazję poznać kiedyś De Niro. I co? I jakby obaj przy stole mają, są bardzo podobni do siebie. Obaj się wstydzą. Są bardzo wrażliwi, a jednocześnie bardzo uważnie patrzą na osoby, z którymi rozmawiają. I bardzo ostrożnie dobierają sobie interlokutorów. I stąd ich ciekawość życia, jakby spojrzenie z boku. Przepraszam, że ich zestawiam razem, ale to obaj są jakby wyżyny aktorstwa. I ich ciekawość spojrzenia z boku na ludzi przekłada się potem na kreację. Czyli to jest komplement. To jest komplement, absolutnie. No, uważam, że to jest fantastyczne, że jakby... Tylko to są ludzie, którzy właśnie obaj mają swoją tajemnicę. Obaj się nie sprzedają do końca w prywatnych rozmowach. I nigdy nie wiadomo, czy traktują człowieka poważnie, czy niepoważnie. Super, super. Jestem usatysfakcjonowany. Pozdrawiam, Januszu, pozdrawiam cię.
Pozdrawiam w tej chwili Janusza Gajasa. Mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ pochodzimy obydwoje z Torunia, miałbym takie pytanie, czy kojarzy pan ze swojego czasu szkoły, czy powiedzmy z wieku już, gdzie pan był już takim maturzystą, czy kojarzy pana profesora Bogusława Wojniewicza, który spacerował czasami Mickiewicza? Z dwójki, z liceum? Nie, to był profesor Wojniewicz. Profesor Wojniewicz. Wie pan, ja byłem w szkole, którą zamknięto. Ja byłem chyba 7 lat temu zmarł. Nie kojarzę, niestety. To potężna myśl przekazu dla młodzieży. I bardzo ubolewałem, kiedy dowiedziałem się jego śmierci. On był w wieku 90 chyba 1 czy 2 lat. To było dwóch profesorów w Toruniu. Oni byli bardzo słynni. On spacerował między Uniwersytetem a Mickiewiczem. I właśnie tylko chodziło mi o to, czy pan kojarzy tą postać, czy... Nie znałem go. Kojarzy mi się nazwisko, ale nie spotkałem go. Chodziłem innymi ulicami. I ostatnie teraz tylko takie pytanko, już na które pan krótko chyba i szybko odpowie, jeśli mogę. Chodzi o to, czy zobaczymy pana teraz w kolejnym jakimś filmie, czy coś już się rodzi, czy jest coś na temacie, którym niedługo pana zobaczymy w filmie. I dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa. Pozdrawiam. Dziękuję. Zrobiłem z... Żłaskim serial, który w tej chwili chyba jest montowany. Z Ksawerem. Z Ksawerem Żłaskim. Pozdrawiamy cię, Ksawery. I jakby czekam na to, kiedy wyjdzie. Chętnie to też zobaczę. Taki bardzo ciemny, mroczne, trochę kobiece kino. Mhm. Wiesz, tak myślę o tej tajemnicy. Tak słuchałam, jak tego mówisz. Znaczy już... Jestem, zawsze chyba byłam pewna, ale jestem pewna, że tajemnicy nie da się zagrać, wiesz? Że to, i to jest ta siła w twoim wypadku ciebie, tego, że Linda, ludzie wszystko widzą, już wiedzą, co to jest. I to jest jakiś dar, który dajesz ludziom, bo przecież się nie zgrywasz, nie udajesz, odpowiadasz. Jestem zaskoczona w ogóle tym, że tak... Tak to twoja zasługa. No wiesz, dobra, ale wiesz, o co chodzi, tak? No pewnie. I to jest wspaniałe. Ale mówiłeś jeszcze o tym, że porażki, no, chociaż kiedyś słyszałam od kogoś, kto przeżył getto, że to jest nieprawda, że cierpienie uszlachetnia i że to jest bzdura, bo właśnie człowiek staje się wtedy okrutny, zły i tak dalej. Ale czy ty masz jakiś taki żal, że czegoś od życia nie dostałeś? Na czym ci zależało? Wiesz, no wiele takich. No, aż wiele? Jest, no pewnie, no wiesz, no... pewnie, że tak. Mhm. Ale nie jest to temat godny. Co tego, jesteś? Nie jest to temat godny tego studia i tego miejsca. No, nie należy, no wiesz, ja to ci odpuszczę, ale uważam, że to jest, wiesz... Oczywiście, że tak, odpowiadam. Oczywiście, że tak. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Panie Małgosiu. Dobry wieczór, Panie Bogusławie. Dobry wieczór. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Panu za prawdziwe kreacje, które możemy oglądać. Miałbym do Pana dwa pytania. Tak. Pierwsze pytanie, to będą dwa pytania takie abstrakcyjne. Pierwsze pytanie jest takie, czy w nawiązaniu do filmu Powrót Sekala nie ma pan czasami, patrząc na to nasze społeczeństwo, jeździć tak troszeczkę po mieście i batorzyć niektórych? Z przyjemnością, ale jest to niewykonalne. Pan konie nie wpuszczają do Śródmieścia, zdaje się. Dobra. Bardzo dziękuję. Drugie pytanie, bo pana odpowiedź kiedyś, taka kwintesencja dotycząca powstania warszawskiego, była bardzo inspirująca i bardzo w punkt. Za co dziękuję. Ponieważ, dziękuję bardzo. W kilku zdaniach streścił pan całą tą ideologię i coś, co można właśnie zamknąć w kilku zdaniach. I mam do pana takie pytanko odnośnie tych czasów, które są teraz. Czy będzie ten moment, w którym momencie się to przeleje i nastąpi takie lekkie powstanie? Wie pan, no myślę, że
My, żyjąc w komunie, nie wierzyliśmy, że coś się kiedyś zmieni. I myślę, że ten naród jest i dobry, i zły, ale jest nieobliczalny i że na pewno się to w którymś momencie wiadro wyleje. Także. Tylko po co? Co? Tylko znaczy, po co? Tylko znaczy, po co było nalewać do tego właśnie, wiadra, tych pomyj tyle. Bardzo dziękuję, panie Bogusławie. Dziękuję. Mam nadzieję, że również w tej historii będzie pan mógł to na koniec w dwóch zdaniach zamknąć i będzie to jako zakończenie. Serdecznie dziękuję. Dużo zdrówka życzę dla pana. Dzięki. Wiesz, bo to jest tak trochę jakby tu siedziały dwa mapety, ale mi się wydaje, że to, jestem pewna, że to doświadczenie czasów komuny i tego, o czym młodzi ludzie dzisiaj, którzy tutaj, to, wiesz, czyli ta szydera, hejterka i tak dalej, nie mają pojęcia. To nas jakoś ukształtowało, ale tak, to nam bardzo dużo rzeczy też zabrało. Tak, naprawdę. No pół życia nam zabrało. Pół życia. I patrzysz teraz na niektóre, czy na wszystkie prawie sytuacje i sobie myślisz, ale po co? Po co? Tak, myśmy już to przerabiali, świat ucieka, a wolność, wolność, oczywiście to też było wspaniale, tam podziemie, takie to było też takie, wiesz. No, mówmy się, nie było wspaniale. No, były takie sytuacje, że się cieszyłeś, że właśnie, a tu oglądasz film, a tutaj ktoś rozrzucił ulotki, a tutaj bujaka szukają dwa lata i tak dalej. Tylko po co nam to jest? Po co, tak. I kartki i tak dalej. Chyba swoją drogą byliśmy chyba jedynym krajem na świecie, który miał kartki na wódkę, nie uważasz? To już naprawdę upadek. Czy ty słyszałeś, że my w tej chwili w ogóle generalnie na świecie jesteśmy takim pokoleniem, jakby można powiedzieć, że każdy z nas jest jak płatek śniegu? Słyszałeś o tym? Nie. Ja też dowiedziałam się o tym parę dni temu. Co to znaczy? No, że wiesz, tak się unosimy, jesteśmy tak w naszych wyobrażeniach tacy wspaniali, tacy właśnie nadzwyczajni, tylko że wiesz, nie pozwalamy się ani dotknąć, ani żeby ktoś dmuchnął, no, bo nas nie ma. Że powinniśmy sobie wreszcie zdać sprawę, że my jesteśmy naprawdę takim pyłkiem na... No bo jesteśmy. Na pustyni. Bo jesteśmy. Tak jak każdy człowiek na tym świecie. Tylko, że jak już trochę przeżyłeś, bo popatrz, ile mamy lat już bez wojny, prawda? To jakby czujesz się tak, że to trochę, chociaż sytuacja jest... wiesz jaka? Nie wiem, bo a pan Adam się odzywa tam, czy nie? Czy mi wypadło z ucha? A, no to proszę przerwać, panie Adamie. Mamy. Telefon mamy. Dzięki. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy się słyszymy. Z tej strony miło z Warkusa. Nie usłyszałem. Na początku chciałbym pozdrowić państwa, bo cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Panie Bogusławie, chciałbym zapytać, czy tutaj w pracy aktora, szczególnie w pana przypadku, jest coś takiego jak jakieś wypalenie zawodowe? Że po tylu latach w kinie jest już powiedzmy koniec, kiedy nie chce pan wykonywać swojego zawodu? Czy nadal jest, powiedzmy, takie chęci, miłość, zamiłowanie do pracy, kina? Jak to wygląda? To znaczy, zacznę od tego, wie pan, że oprócz młodzieńczych lat nigdy nie kochałem tego zawodu, więc jakby trudno mi mówić o wypaleniu. Natomiast naprawdę nie kochałem tego zawodu. Jestem w pełnym dystansie do tego zawodu, ponieważ poznałem go do głębi, proszę mi wierzyć. I dlatego po prostu nie ma tego wypalenia, ponieważ zawsze człowiek czeka na rzeczy, które warto by było zrobić. Nie dla pieniędzy, nie dla jakiejś tam sławy, tylko dlatego, że to po prostu warto zrobić. Że człowiek coś przeczyta i mówi, tak, to chciałbym zrobić. To nie jest misja? Nie. To jest chęć wykonania dobrego buta przez szewca, żeby pasował na każdą nogę. I żeby każdy mówił, o kurwa, jaki piękny but. Tak, pan jest jeszcze z nami? Tak. Jakbym mógł zadać jeszcze jedno pytanko. Tak. Co pan sądzi o obecnej sytuacji w kinie, o powiedzmy to młodych aktorach czy trendach? Mianowicie, chodzi mi o to, gdy wychodził film, czy tam mój tata miał 20 lat, teraz ja mam 20 lat i też powiedzmy jakoś wychowałem się trochę na tym filmie po tylu latach. A mam wrażenie, że teraz takie filmy nie powstają, nie ma takich aktorów. Co pan sądzi? Dlaczego tak się dzieje? Wie pan, nie wiem, po prostu sam oglądam z ciekawości. Widzę masę wspaniałych aktorów, fajnych reżyserów. Mamy zawsze ten sam problem, który mieliśmy z fajnymi scenariuszami. To w Polsce było
zawsze, ponieważ zawsze myśmy byli jakby wychowani w kinie moralnego niepokoju u nas, a w kinie cinema verite, czy francuskiej nowej fali, czyli że reżyser musiał być autorem scenariusza. A umówmy się, jest nas tu reżyserów dwóch, którzy fajnie piszą. A reszta powinna brać coś fajnego, kto coś inny napisał. Tylko my mamy tradycję i w szkołach, jakby w reżyserii filmowej jest coś takiego, że reżyser sam musi napisać film, a jeżeli nie, to musi być współautorem. Chociaż się gówno na tym zna. I myślę, że to najbardziej udupia nasze filmy. Bo jeśli chodzi o operatorów, mamy genialnych. Jeżeli chodzi o reżyserów, mamy fantastycznych. I aktorów mamy genialnych. Więc jakby naprawdę... Jest jeden problem. Wie pan, czytam dosyć często scenariusze, bo z racji zawodu i z różnych racji i szkoły i tak dalej. I proszę mi wierzyć, że znalezienie dobrego scenariusza jest to strasznie trudna rzecz. Wspomniał pan o serialu, że zobaczymy pana za jakiś czas serialu, a... Mam nadzieję, nie wiem. Słucham? Produkcja filmowa, jakaś produkcja filmowa, mógłby pan coś zdradzić? To jest chyba zdaje się polsko-brytyjski, ale nie pamiętam, HBO chyba to robiło. Ale nie, czy będziesz jakiś, wiesz, tak, film fabularny film robił? Zobaczymy pana. Fabułę. A w tej chwili, jeżeli chodzi o fabułę, nie odpowiem i nigdy w życiu nie mogę odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ zarówno w Polsce, jak i na świecie nie ma czegoś takiego, że można powiedzieć, że za 3 miesiące ja będę robił film, ponieważ do końca człowiek walczy o to, czy w ogóle będzie robił film. Więc jakby mówienie o tym, że ja zrobię jakiś film, jest tylko zapeszaniem takiej historii. Nie mówi się o tym. I tak jest na całym świecie. Dopiero kiedy wchodzi pierwszy klaps, zaczynamy mówić. Też nawet nie sprzedajemy treść, tylko zaczynamy mówić, że robimy film. Tak jak było z Bondem ostatnio. Na przykład nikt wcześniej nie mówił, że on będzie do końca. Tak samo do tej pory nie można powiedzieć o żadnym filmie w Polsce. Nie ma czegoś takiego, nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Rozumiem. Ponieważ to jest niestety nie do uchwycenia. Te zawody tak mają. Tego się nie zaplanuje. Bardzo bym chciał, żeby tak było oczywiście, bym sobie zaplanował życie, ale moje życie polega od jednego filmu do drugiego i przy okazji przy 5, które nie powstały. Po drodze. Super, to dziękuję pięknie za odpowiedź. Pozdrawiam państwa ciepło. Dzięki. Dziękujemy. Lubię Daniela Craiga. Ja też. Uważam, że wiesz, jakby... Bo on był zawsze jakby kinem drugiej kategorii. No, takim, a tu zrobili film z bohaterem. Ale zauważyłeś... Ale tego... już ostatni, tak. Przepraszam, był nie do zniesienia. Tak, ale zauważyłeś, że to był taki... Bo taki dokument jeszcze powstał o kręceniu w ogóle tych wszystkich odcinków. Jeden, nie widziałeś tego? Jest taka zabawna historia, kiedy on zostaje Bondem i ten hejt się wylewa, po prostu wiesz... No tak, jak i to... odsłaniają, żeby on tylko nie... Tak jak ty kiedyś, tak, nie zajrzał. I on zajrzał. No i musieli go prawie, że reanimować. Jest taka scena w jednym z Bondów, gdzie on pędzi na motorówce, ma laptopa, odpala jakąś tam stronę, Sunday czy Sun, coś tam, czyta o sobie i siup, wrzuca tego laptopa do wody. I jeszcze jedno o tym, że myślę, że uśmiercenie Bonda teraz jest takim hołdem oddanym Craigowi, tak. Że to nie jest tak łatwo teraz, proszę przyjdzie. Ale jednocześnie dali się nabrać na tą polityczną poprawność, na te jego układy z kobietami, na brak maczyzmu, wiesz, na to wszystko, wrzucili to wszystko kompletnie niepotrzebnie, wiesz, kompletnie przestał być bondowski. Przestał być, umarł też jak bohater radziecki, albo radziecki. Rosjanie ale i Amerykanie mają bardzo podobne filmy. Ale przyznasz, trzeba było go uśmiercić, żeby tak, jakby oddać hołd tak wielkiemu, bo to jest wielki aktor, tak chodzi, jak się porusza. Tak, przede wszystkim wielkiemu. Koledzy mi mówią, że jest niski, ale nie ma znaczenia jak siedzi, prawda? Nie ma znaczenia. W kinie każdy wygląda na dużego. Boguś, mamy jeszcze telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Małgorzato, dobry wieczór Panie Bogusławie. Witamy. Ja mam tylko jedno pytanie do Pana Bogusława, a mianowicie jakby mógł opowiedzieć o swojej znajomości, relacji z Jackiem Kaczmarskim. Mhm. Gdzieś kiedyś w jakiejś biografii Kaczmarskiego znalazłem anegdotę, jakby jeździli na drugim gazie ulicami Paryża. I czy mógłby się też gdzieś tam do tego odnieść? No więc jeździliśmy. Nie zajmuję linii, dziękuję. Dzięki. Jeździliśmy rzeczywiście małym Fiatem po Champs-Élysées. Musieliśmy się gdzieś dostać, już nie pamiętam,
pod Paryż, a ponieważ nie mieliśmy pieniędzy, więc mieściło się nas w moim Fiacie 8-9 osób, coś takiego. Wszyscy Polacy, emigranci jacyś, jechaliśmy napić się do jakiegoś dysydenta polskiego, czy do Agnieszki chyba. Możliwe, bo ona też wtedy była. Jechaliśmy tym samochodem, zatrzyma nas żandarm, popatrzył, a mówi, Polacy, bo to, powiedział, spierdalać. No i przepuścił nas. Jest pan tak? To już, jest pan nowy, ale jest Linda, odpowiadamy, ale a propos mojego Fiata, to pewnie nie, jeździłeś takim Fiatem Yellow Bahama, prawda? Jeździłem, tak. Pamiętam, kiedyś zaparkowaliśmy, nie wiem, spotkaliśmy się na ulicy, że jakoś, albo ty zaparkowałeś, a mnie nie było w tym samochodzie, ale na Ossolińskich i powiedziałeś, że zanim pójdziesz na kawę, to musisz położyć tam kulę inwalidzką, bo jak jest kula inwalidzka, to ci nie ukradną. Przypomniałam sobie teraz, było tak? Możliwe, tak. I ci nigdy nie ukradli tego? Nie, ale odkręcali mi koła. Na Tamce, jak mieszkałem, przy szkole muzycznej. Aha, tak, przy Tamce. Następny telefon, panie Bogusławie, Lindo. Ale kończymy tak. Już powoli. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Janek z Wrocławia, blisko Kleciny, blisko Partynic, które pan Bogusław bardzo dobrze kojarzy. Partynice. Tak, oczywiście. Ja mam takie pytanie. Pozdrowienia dla Sawki, przy okazji dyrektora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo piękny obiekt. Super obiekt. I bardzo, bardzo również pozdrawiamy. Jeżeli chodzi bardziej o Roberta De Niro, ponieważ ja jestem osobiście jego fanem, jak polscy aktorzy utożsamiali się w czasach, w latach 80., 90. z tymi takimi topami amerykańskimi? Czy dużo chłonęliście w tym, momencie? Uczyliśmy się na tym. Ja pamiętam, że jakby taksówkarz był dla mnie objawieniem wtedy. Jakby ten sposób grania, to co wyprawiał De Niro, było nieprawdopodobne. Rozmowa Coppoli. Były rzeczy jakby, to była epoka zresztą wielkich aktorów amerykańskich. Ale to Lee Strasberg, to jakby to szkoła taka, która uczyła. A jak by mógł pan coś chociaż może drobinę skrobnąć o spotkaniu z Robertem De Niro? Przy okazji Fibaka, przyjechał do Polski, był jakiś bankiet w hotelu Bristol i tak dalej. Potem się spotkaliśmy w Nowym Jorku. Ale normalny gość, nie? Bardzo normalny gość. Normalny, bardzo wyciszony. Ale tak jak wcześniej pan wspomniał, to jest raczej taka osoba, która dużo trzyma w sobie, nie sprzedaje siebie do samego końca i dużo słucha i dużo ogląda. Także byłem po prostu ciekaw. Tak. Jakie było takie porównanie? No, takie właśnie było moje wrażenie. Jak najbardziej. Pozdrawiam z całego serca, cały Wrocław pozdrawia. Kanał sportowy. Pozdrawiamy Wrocław. A ja jestem wrocławianką, chciałam powiedzieć. Ja byłem w Wrocławiu. Na jakiejś dzielnicy? Ja? Czy pani urodziła? Ja się urodziłam najpierw, znaczy ja się urodziłam na Kościuszki, a potem mieszkałam na Biskupinie. A ja mieszkałem w Trzonolinowcu 4 lata. Tak. O, no to przy Kościuszki. Na trzecim piętrze. Ale Boguś był starszy, w związku z tym wtedy się nie spotkaliśmy. Dziękujemy za telefon. Wiem, że są następne, ale powiem ci tak, bo wiem, że lecisz do Hollywood, więc powiem ci tak. Nie chcę mi się już z tobą gadać. Okay. Bardzo ci dziękuję za to. Mimo COVID-a daj łapkę. I na końcu humorystycznym, bo tak sobie szukałam, ile tam filmów grałeś. Wiesz, chciałam coś sprawdzić, bo tam Seszele i tak dalej. I nagle czytam Wikipedia, pisze tak. W latach 90. cieszył się dużym powodzeniem u kobiet. I pomyślałam sobie, że po pierwsze się uśmiechniesz, po drugie jest to prawda. Natomiast takie formułowanie i podsumowywanie tego, co się działo
ty i kobiety i tego szaleństwa, to mnie to w latach 90. cieszył się dużym powodzeniem u kobiet. Cieszy się nadal. Amen. Dziękujemy bardzo. To były Dzięki. Gadają z Bogusławem Lindą. Wielka, wielka dla mnie. Widziałeś zresztą po mnie. Przyjemność niesamowita. I nawzajem. I do zobaczenia. A teraz piszemy, co tam. Dzięki do widzenia. Bardzo.